Cześć Robertino. Salutare Tomek. Wszystkim mówię oczywiście salutare. Markowi, Przybyłkowi, Małgosi i tak dalej, i tak dalej. Zaraz się z wami przywitam. Wszystkimi. Jak się tutaj zgromadzi grupka, gromadka. Witam Karalucha, Monikę, Monię, Dariusza Błaszkiewicza. Tak przelatują mi na żółtym pasku poszczególne nazwiska. Kinga Sikorska, witam. Powolutku będziemy zaczynali. Nie wiem, czy otrzymaliście przesyłkę o 20:00. Mówię do patronów swoich. Pozdrawiam Irlandię. Małgosia, rozumiem, że przeczytałaś o początkach. Fejetan. Cześć Piotr Madziar. Witaj. Się powoli widzę, w niedzielę gromadzimy w składzie jakimś stałym. No tak, Małgosiu, jeśli chodzi o te felietony, w których jest, nie wiem, są linki podane do muzycznych ilustracji, jest ich kilka, to by trzeba było punktualnie o 8 odebrać i mieć po 10 czy 15 minut na wysłuchanie danego utworu. Jest ich tam chyba 5, tak myślę, 5 lub 6, nie wiem. I można nie wyrobić się na naszą randkę. No ale to będzie czas, to są rzeczy ponadczasowe. Zbyszek Błasiak, wielki fan muzyki z Bielska-Białej, ofiarował na aukcję Tour de Konstytucja ścienny taki plakat, kalendarz drużyny AZS Częstochowa, w której jest fotografia całej drużyny i działaczy, a także autografy szeregu zawodników. I dla fanów siatkówki tam jest takie, no, mocne bardzo nazwisko. Arkadiusz Gołaś. Znakomity polski siatkarz, który w wieku młodym, 23-4 lat, chyba jakoś coś koło tego, zginął w wypadku samochodowym. To jest taki zawodnik, że inni polscy siatkarze przez długi czas, grając w klubach zagranicznych, chcieli mieć jego reprezentacyjny numer 16. Czy to Bartosz Kurek, czy Świderski. Tak chcieli go uczcić. Jest turniej jego imienia, sala jego imienia. Cieszy mnie, że ruszyło się z tą aukcją, że to jest 200 zł. Nigdy nie wiadomo, jak wysoko aukcje zajdą. Jest dzisiaj Garczarek, mój friend z Kostrzyna, i kiedy tam się odbywał przystanek Woodstock, a potem ASP, Akademia Sztuk Przepięknych, czyli Poland Rock Festival, to nie wiem, czy pod tą nazwą tam był, to Zdzisław był jednym z organizatorów i mną się opiekował, kiedy robiliśmy Akademię Sztuk Przepięknych. Zawsze go serdecznie witam i się cieszę, kiedy go widzę. Moi drodzy, salutare. No jest nas tu jakaś mała paczka, więc powitanie jest na miejscu. Witaj Kinga, słuchaj, ja tam dzisiaj wrzuciłem nieco niżej jeden z poprzednich postów link do projektu Czesława Mozilla. Rzuć okiem, bo to jest musicalowa muzyka, to co on robi. On robi to z orkiestrami dziecięcymi z całej Polski w różnych miastach.
Naprawdę to jest bardzo fajne. Mnie urzekło. To nie jest oczywiście muzyka pop, ale czy rock. To jest cały Czesław, ale świetnie zaaranżowany. Momentami Grechutę przypomina, więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Krzysztof Leśniak w Dobczycach, pamiętam. Dobczycach to jest to miasto, które zaatakował Czarnek, pseudominister, za to, że uczniowie do nas podeszli z nauczycielami porozmawiać o konstytucji. Moi drodzy, dla tych, którzy są patronami i zajrzeli, to nie będzie nic nowego, tylko dla pozostałych będzie to sygnał, że dziś patroni dostali ode mnie życzenia noworoczne. Myślę, że specyficzne dosyć, gdyż podparłem się sceną z filmu Przesłuchanie, sceną moim zdaniem wspaniale zagraną przez Krystynę Jandę. Film był kręcony w krótkim czasie euforii Solidarności w 1981 roku. Niestety, kiedy w grudniu wprowadzono stan wojenny, jeszcze nie był skończony. I w momencie, kiedy już czołgi jeździły po Warszawie, reżyserzy i aktorzy podjęli karkołomną decyzję dokończyć go własnym sumptem. Niektóre sceny, które były bardzo istotne, to nie musiały być chronologicznie ostatnie sceny w filmie. Film się kręci w inny nieco sposób. Jeśli, nie wiem, się kręci sceny niektóre w mieszkaniu, potem ludzie jadą na wakacje nad morze, potem wracają do domu, potem jadą znowu nad morze, to najpierw się kręci wszystkie sceny w domu, potem wszystkie nad morzem i się je potem przecina, przemieszcza. Ale kiedy ten film został w końcu sfilmowany i odbyła się kolaudacja, nie wiem, czy taki zabieg istnieje w dzisiejszych czasach, w warunkach polskich, możliwe, bo jest dofinansowanie z Instytutu Sztuki Filmowej, więc pewnie dawcy kasy chcą wiedzieć, co powstaje. Ale kiedyś to była bardzo poważna akcja, mianowicie schodziła się grupa ludzi z ministerstwa, decydenci, ludzie z cenzury, ludzie, nie wiem, w zależności od rangi dzieła i nazwiska reżysera i aktorów, na przykład z Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii, oglądali film i podejmowali decyzję, czy ten film może trafić na ekrany, czy nie, pod jakimi warunkami, jeśli coś się nie podobało. I Przesłuchanie na kolaudacji zyskało absolutnie negatywną ocenę. Uznano, że to jest film, który szkaluje Polskę. Znamy to słowo, szkalowanie. I nawet były żądania niektórych ministrów oraz członków komunistycznych władz, żeby tą jedyną istniejącą kopię, którą oglądano w salce, chyba w centrali wynajmu filmów, żeby ją zniszczyć, spalić, żeby kurwa popiół z niej tylko został, żeby tego nikt więcej nie obejrzał. Ale udało się reżyserowi Bugajskiemu wyżebrać kopię na VHS-ie, co było tyle ważne, że on chwilę później zrobił z tego szereg kopii, puścił w obieg i ludzie sobie to pozyczali z domu do domu, przegrywali i dzięki systemowi odtwarzaczy VHS. Pod tym względem być może w takich sytuacjach korzystniejszego niż streamingi udało się ludziom, wielu ludziom, tysiącom ludzi, a może i większej liczbie nawet, obejrzeć ten film. Robi piorunujące wrażenie. Moim zdaniem, ja w tamtym czasie interesowałem się kinem bardzo, na równi z muzyką być może, i wiem, że to był jeden z najlepszych filmów świata tamtego czasu. Po latach okazało się, że pod każdym względem świetnie zrealizowany, cudownie zagrany, no i przede wszystkim niesamowicie skuteczny, mądry, przemyślany, logicznie zapięty scenariusz. To jest podstawa powstawania filmu. Tak jak w muzyce podstawą jest kompozycja. Nie jakich efektów ktoś używa do gitary, jakieś tam pogłosy i tak dalej, i kto zaśpiewa. To oczywiście ma znaczenie, tak jak ma znaczenie, jaki aktor zagra, ale jeśli
fabuła jest do dupy, to największe nazwisko nie stworzy tej fabuły. Trzeba mu napisać rolę, dialogi i tak dalej. I ten film pod tym względem był naprawdę dziełem doskonałym. Dopiero w 1989 roku, po wyborach, ten film trafił na ekrany. Grzegorz Pająk, czytam Ciebie. Mam nadzieję, że dostajesz pliki tekstowe i że wszystko jest ok. I do czego zmierzam? Ten film wtedy został wysłany na festiwal do Cannes i zrobił tam szokujące wrażenie na widzach. Krystyna Janda dostała główną nagrodę na festiwalu w Cannes dla najlepszej aktorki. To już Wam coś powinno mówić, bo tam nie ma kumoterstwa, przynajmniej nie widać. Dosyć surowe są te oceny. I jedna ze scen w tym filmie, którą podesłałem patronom, to jest scena wyjścia Krystyny Jandy, grającej skazaną, skazańczynię, właściwie przetrzymywaną w więzieniu, bez wyroku, za nic. Dziewczynę, kobietę, która tam odsiedziała kilka lat, w warunkach strasznych, z torturami, z gnębieniem, z izolatkami, z takimi pomieszczeniami, gdzie topiono ją i tak dalej, i tak dalej. W tej strasznej, w tej okropnej sytuacji się znajdowała i wychodzi wypuszczona przez żelazne drzwi z więzienia. Robi parę kroków w cieniu, bo budynek stoi tak, że ta brama i wyjście są w cieniu. Wychodzi na środek ulicy i znajduje się nagle w słońcu. I zerka w to słońce do góry, mrużąc oczy, tak jak każdy z nas, kiedy nagle znajdzie się w jasnym świetle po wyjściu z ciemnego pomieszczenia. I Janda to cudownie zagrała, bo zaczyna iść ulicą i zerka na to słońce kilkakrotnie. W końcu, wpadając na jakichś ludzi, uśmiecha się do nich, pozdrawia ich, pierwsi ludzie, których widzi po wyjściu z więzienia, z ciemności. Dzisiejsze czasy w Polsce od strony technicznej na ulicach miasta nie są takie, żebyśmy mówili, że mamy czasy stalinowskie, okropne, ale czasy mroku, zakłamania, medialnej tortury, szykan, poniewierania, wzajemnego opluwania, zaszczuwania rozwinęły się jak jakieś algi w odrze. Strasznie ciężko jest normalnie żyć. I mam życzenie także ci, którzy tego nie czytali i nie widzieli tej historii opisanej przeze mnie, ona jest inaczej opisana, to jest inna rzecz opisana, związana z tym filmem. Ale chcę, żeby wiedzieli, że wszystkim życzę, żeby właśnie, żebyśmy wyszli z ciemności w tym roku, najbliższym. Ja mam ostrożny stosunek do życzeń. Wiem, że to służy głównie poprawie nastroju własnego i osobom, którym się je składa. Ale wpływu na to nie mamy, przynajmniej doraźnego. Nie ma magicznej różdżki, nie ma czarów, nie ma... Jest. Coś takiego nie istnieje. Ale jak sobie zakodujemy, że coś takiego generalnie istnieje, choćby w teorii, albo znamy to z praktyki, to trzymając się tego jak azymutu, jak busoli, być może będziemy zmierzali do tego lepszego stanu. Bo tamta strona, zdaje się, chce zmierzać do tego, żeby unicestwić naszą, zagrabić Polskę. Tak to wygląda. Może nie mają takiego celu. Ale taki to jest obraz. Te wyzwiska haniebne. To wszystko powoduje wyobrażenie, że to się nigdy nie skończy. A jednak komuna się skończyła, wiecie to.
jako człowiek 71-letni, wiem, że też mieliśmy wątpliwości, czy komuna kiedykolwiek zniknie. Nie znaliśmy innego systemu. A potem nagle głęboki chaos powietrza i jest. To znaczy komuny nie ma. Jest wolność. W związku z tym, jak będziemy do tego zmierzali, trzymali się dobrych ludzi, wspierali się, podejmowali stosowne decyzje, nie dawali się wkręcać w złe sytuacje. Wkręcać mam na myśli zarówno to, że damy się wrabiać w nie, że stajemy się ich ofiarami, ale też wkręcać w sensie, że damy się podpuszczać innym. To prawdopodobnie w tym roku, skoro są wybory na jesieni, no jest szansa po prostu odzyskać właśnie świeże powietrze. Bo to w sumie się do tego sprowadza. Ja się nie znam na systemach gospodarczych. Oczywiście wiem, kiedy mi doskwierają, tak jak każdy z was wie. Wiem, kiedy jest drożyzna, wiem, kiedy ludzie kradną, to widzę. Kiedy kłamią w sprawie finansów, też to widzę. Ale nawet za komuny myśmy się tak bardzo nie przejmowali. Tu powiem od razu, my w sensie pewna kategoria ludzi, artystów, młodych ludzi, niezatrudnionych w zakładach pracy ciężkich, takich fabrykach, stoczniach. Myśmy żyli drobiazgami i emocjami artystycznymi, doznaniami, właśnie pójściem do kina, na koncert, wspólną biesiadą, jakimiś tego typu rzeczami. Robert Hojda, weźcie go, zafollowujcie, bo to jest twórca projektu Tour de Konstytucja i on cały czas dłubie w tej sprawie rzeźbi, taką rzeźbę małą, pod jego dłuta wyłania się lepsza Polska. Takie mam głębokie przekonanie, zresztą wiem o co mu chodzi. I myśmy wtedy rzeczywiście nie odczuwali, bo każdy każdemu pożyczył parę groszy, tuśmy coś, ktoś zarobił, to postawił jedzenie czy wódkę innym. Nie było dóbr tak wielu, więc nie byliśmy rozbuchani w kwestii egoizmu i materializmu. Jedyne, czego łaknęliśmy, to wolność. Drwiliśmy z komunistów jako tępaków, ludzi ograniczonych, trochę tak jak dzisiaj jedziemy z Suskiego czy z Kaczyńskiego. Też wydawali się do pewnego momentu groźni, a potem się okazało, że są niegroźni i bezradni. Bo w świecie zwierząt mózg jest ważnym narzędziem. A jak ktoś go nie ma, ma tylko przemoc, to ona działa tylko do pewnej chwili, do pewnej granicy, do pewnej kreski. Kiedy wspomniałem o tym, żeby nie dać się, wszystkim oczywiście powtarzam salutare ponownie, bo widzę, że nowi ludzie się pojawiają, przynajmniej nowi dzisiaj. Powiem również o tym, że wkręcanie to jest właśnie coś, co miało miejsce wczoraj na dwóch telewizyjnych koncertach sylwestrowych. Powiem otwarcie, że ja raczej tego nie oglądam, ale nie dlatego, że bojkotuję TVP, bo są sytuacje, w których bojkotowanie TVP nie ma sensu, kiedy jest na przykład na TVP Kultura jakiś spektakl wyjątkowy sprzed lat, albo nie wiem, kiedy jest wywiad z Robertem Lewandowskim, albo coś innego. Coś, co jest neutralne polityczne, nie jest, to nie ma znaczenia dla naszego mózgu. Ale ja nie przepadam za tymi koncertami, bo od lat wiem, jak one wyglądają. Nigdy nie brałem udziału w takim, ale też nie ze względu na bojkot, tylko ja się po prostu nie nadaję do tego typu spędów, takich biesiad, moce i noce przebojów i tak dalej. Zresztą, kiedy moje piosenki były znane, to nie było takich programów, a co może ważniejsze, taka muzyka nie była grana w telewizji. I oglądałem to, bo los nas zostawił w domu, mnie i Gusię oraz naszą teściową, staruszkę. Nasi synowie spędzali również pierwszy raz od chyba wielu lat Sylwestry w domu, prywatnie, w swoich domach. Dawid z Anią
u siebie na warszawskim Uranowie. Tyto z Zosią i z maleńkim Bruno i z Elbisem u siebie na Ursynowie. O północy tradycyjnie łączyliśmy się kiedyś telefonami, teraz FaceTime'em. Machaliśmy sobie, gadaliśmy do siebie. Bardzo fajne są te nasze rodzinne kontakty. W takich newralgicznych momentach dzwonimy do siebie o północy w dniu urodzin czyichś. I to była cała nasza rozrywka. A w takiej sytuacji, kiedy nastrój ogólny nie skłania do tego, żeby obejrzeć jakiś film, nie wiadomo jaki, to po prostu włączyliśmy te telewizory i Gusia tylko przełączała z kanału na kanał, w zależności od tego, kto się gdzie pojawił i co tam się działo. Ja w tym czasie przeglądałem wideoklipy ze słuchawkami na uszach, żeby zobaczyć, co mogę dzisiaj zaprezentować, bo patroni dostali dzisiaj przykłady piosenek o niecodziennych dosyć początkach, mówię w sensie rozpoczęcia utworu. I to, co przeszkadzało nam najbardziej, to ja mieszkam na osiedlu domów. To jest 20 kilka domów ogrodzonych. Wszyscy mieszkańcy zachowywali się cicho. Możliwe, że wy byli. Część z nich jeździ do rodzin gdzieś w Polskę na święta i dalej przedłużają to na Sylwestra. Ale to jest wieś i w okolicy jest mnóstwo domów, są domy pojedyncze, są też i osiedla. Różne obyczaje ludzie mają. I niestety nasze i moje osobiście apele o to, żeby nie strzelać z petard, wczoraj poniosły kompletne fiasko. Kanonada, jaka się rozległa w pobliżu mojego domu, była przerażająca. Ona była przerażająca z racji rozumu, choć ja sobie zdaję sprawę z euforii, że można wybiec przed dom i napierdalać i widzieć, jak to wszystko fruwa, błyszczy się, wybucha, lecą te iskierki i tak dalej. Ja to rozumiem, oczywiście, że można się w to wkręcić. Ale u nas to trwało godzinę, a na naszej wsi i w ogóle w całej gminie, która jest konglomeratem kilkunastu wsi, mieszka pewnie relatywnie dosyć sporo ludzi z Ukrainy. I ja już nie mówię o tym, że część z nich przyjechała całkiem świeżo z miejscowości, które zostały zrównane z ziemią. Właśnie takie eksplozje oznaczały koniec ich egzystencji, a czasem życia najbliższych. Ale też uruchamia w nich, z tego co rozmawiałem, bardzo takie przykre emocje, że oni są tu, a tamte bombardowania trwają, właśnie takie. I owszem, my wiemy, że to są sztuczne ognie, ale nie umiemy się tym cieszyć, bo huk jest taki sam. Przypomniało mi się, jak ja tu czasami opowiadam o tej Ameryce, bo to jest dobry punkt odniesienia. Jak byliśmy któregoś dnia właśnie w czasie Nowego Roku w Chicago, tam nad jeziorem Michigan jest ogród zoologiczny, wielkie oceanarium. Jest też zatoka i tam się odbywają pokazy zimnych ogni, czy też fajerwerków, jak to nazwać, to już nie wiem. Takie naprawdę szalenie efektowne, wyszukane, bardzo pomysłowe, najnowsze po prostu pomysły tych eksplozji. A jednak toczyły się dyskusje, czy tego nie zakazać, ze względu właśnie na bliskość ogrodu zoologicznego, gdzie wielki szympans Samson się nazywał, olbrzymi mądrala, dostawał ataku paniki. Także ryby, które
ryby i ssaki, bo tam i delfiny pływają w tym oceanarium. To jest zawsze rzecz do poruszająca, że one siedzą tam jednak w niewoli, czasami w warunkach bardzo fajnych, ale jednak to jest niewola, powinny może być w oceanach. Ci, co pamiętają filmy typu Orka, wiedzą, o czym mówię. A z drugiej strony, gdyby nie takie ogrody zoologiczne, to byśmy pewnie 99,9% tych zwierząt nigdy na oczy nie zobaczyli, tylko na zdjęciach. A co za tym idzie, być może wiele z nich by po prostu zginęło i nawet byśmy nie wiedzieli o tym, że już ich nie ma. Więc istnieje możliwość zawsze uratowania jakiegoś gatunku. Więc to jest ten dylemat. Ogrody zoologiczne są w porządku czy nie? No twierdzę, że z punktu widzenia tego prawa do ziemi są w porządku, dopóki człowiek czyni wszystko, co w jego mocy, żeby nie odebrać im godności, warunków, nie uczynić tego obozem koncentracyjnym dla zwierząt. I właśnie w wielu miastach czy w wielu krajach wzięto to pod uwagę, że oprócz psów i kotów, którymi najczęściej się argumentuje w miastach chęć zablokowania pokazu sztucznych ogni, to są przecież zwykłe wróble, gołębie, ptaki, sroki. Tu u nas, ja mieszkam w rejonie właściwie, na terenie rezerwatu ptaków, w ogóle rezerwatu przyrody. To są jelenie, dziki, lisy, zające. To wszystko jest. Łosie biegają czasami po ulicy. Co czują te zwierzęta? Jak słyszę argument o... A co czują w wojnie? To sobie myślę, kurwa, jeżeli to jest argument, ktoś mi rzucił taki argument, który przytoczyłem w wpisie z zeszłego roku. Pies szczeka całą dobę, to ja mogę mu raz w roku odpierdolić parę petard. To samo można powiedzieć komuś, twoje dziecko płacze całą, bo jest niemowlakiem, całą noc. To mogę mu wrzucić parę petard do pokoiku. To są tak nieludzkie, pozbawione wyobraźni odpowiedzi i reakcje, że no oczywiście wymagałoby to jakiejś przyzwoitej rozmowy, żeby nie gardzić tymi ludźmi. Coś się stało, że oni są tak wychowani, mają taki stosunek do zwierząt. Ale to jest też coś takiego, jak są środowiska, gdzie babie, jak się nie przyleje, to jej równo nie puchnie, to nie rozumie. To są takie mniej więcej zachowania. Przynajmniej z tej samej meblościanki. No i to bombardowanie wczoraj bardzo mi zjebało wczorajsze oglądanie, bo ja nie mogłem... Zrobiliśmy głośniej tą muzykę, która grała z telewizora, a i tak nie dało się jej słuchać, bo po prostu grzmot przez ściany no, powodował, że nam dom skakał. Nie wiem, czy będę apelował w przyszłym roku. Pewnie będę apelował w przyszłym roku, ale to jest takie... Jest coś takiego jak postęp cywilizacyjny. Ja myślę, że mnie się... Podawałem się złudzeniu, że jak się stworzy pewne reguły, to ludzie w te reguły wejdą szybko. Nie. Nie wejdą. Człowiek i cywilizacje, i kultury jakieś takie ogólnonarodowe, na terytorium na przykład jakimś, to są takie zdarzenia, kiedyś mówiłem o tym, jak lotniskowce. To znaczy, możesz powiedzieć, że dobra, skręcamy i skręcamy od tej pory, płyniemy w lewo lub w prawo, w innym kierunku niż dotychczas. Ale lotniskowiec skręca 2 dni, jak jest na pełnej parze. Bo on po prostu nie zatrzymuje się jak, nie wiem, jak człowiek idący, czy jak samochód chociażby hamujący z piskiem opon. To jest potwornie duży, ciężki okręt. I jeszcze objaśnić ludziom, dlaczego się skręca i co z tego dobrego wyniknie. Na lotniskowcu to się wydaje rozkazy, a w społeczeństwie to jednak trzeba ludzi jakoś poinformować, przekonać. Więc powiedzenie jakiejś prawdy typu aborcja, albo czy religia powinna być w szkołach, czy nie, to tylko jest możliwe na przestrzeni czasu. Oczywiście, że można w jeden dzień coś wprowadzić. Balcerowicz w jeden dzień zmienił system gospodarczy, ekonomiczny w Polsce. I ludzie się do tego dostosowali, bo nie mieli wyjścia. Ale w drugą mańkę oczywiście Jaruzelski wprowadził system stanu wojennego również w jedną noc.
To się wszystko da tak zrobić, ale ludzie się z tym drugim nie pogodzili. Edukacja, edukacja, edukacja. Dużo robi możliwość jeżdżenia po świecie, możliwość oglądania zjawisk ze świata. Nie wszystko to robi, bo mamy swoje własne przyzwyczajenia, ale własne właśnie kultury. Prawo i Sprawiedliwość wykonuje złą rzecz, że wprowadzając indoktrynację telewizyjną, hamuje ten postęp, bo przecież nie pokazuje prawdy, nie pokazuje postępowych wydarzeń, nie pokazuje rzeczy, które w świecie realnym są, nie pokazuje gejów w programach telewizyjnych, nie pokazuje, nie wiem, ludzi, którzy stają przed sądem, bo się władzy sprzeciwiają. To są elementy, to tak jakby nie pokazać filmu Czas Apokalipsy, czy Pluton w Stanach Zjednoczonych, czy afery Watergate. No bo przecież nie możemy pokazać filmu, który mówi o władzy źle. A to są elementy życia. I tak jesteśmy kastrowani trochę jak z tym filmem Przesłuchanie. Z to bombardowanie zakłócało mi słuchanie, ale przyglądałem się tym dwóm sylwestrom. One miały... O poziomie mi jest ciężko mówić, powiem wam szczerze. Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja bardzo rzadko Rafał mówi coś o... Rafał, ty mnie przestałeś patronować. Nie, nie mam pretensji. To jest wolność oczywiście. Wspominasz o Romku Lipko i o Robercie Brylewskim, że z nimi gdzieś tam łączyłem się. Z nimi, no tak. Odchodzimy powoli. Romek Lipko bardzo mi pomógł w życiu. Może kiedyś będzie okazja opowiedzieć o tym. Robert Brylewski z kolei, ja jemu pomogłem. Zespół Kryzys, kiedy był w początkowej, w embrionalnej fazie swojego istnienia, został przez nas zaproszony, żeby grać jako support przed Perfektem. Oni nie mieli ani wzmacniacza, ani gitar. Myśmy im wszystko pożyczali i grali na naszych instrumentach. Swoje pierwsze w życiu koncerty w dosyć, jeszcze nie największych, ale takich salach na kilkaset osób. Cześć, Paweł. Paweł, masz rację o zwierzętach. Paweł pisze, że zwierzęta odczuwają sfery natury. Mogę ci powiedzieć tyle, że Elvis u nas w domu zaczyna drżeć na godzinę przed burzą, kiedy nic nie grzmi. On coś słyszy. Słyszy. Nie o to chodzi, że ma instynkt i mu coś instynkt mówi. On oczywiście może czuć drżenie ziemi też równie dobrze. Drżenie powietrza, bo przecież nie wszystkie częstotliwości są dla naszego ucha wychwytywane. Ale on coś tam już wie i zaczyna widzieć, oho, coś się dzieje, bo on po prostu się telepie, pod stołem się kładzie i zaczyna popiskiwać cicho. I za godzinę mamy burzę. Jest lepszy niż wszelkie alerty pogodowe. No to jak z nienacka zaczyna się bombardowanie, on nam uciekł 5 razy tu na wsi. Szukaliśmy go czasami godzinami, już myśleliśmy, że go straciliśmy. Ale widziałem psy pędzące w szale ucieczki przez naszą wieś. A potem jadącego faceta samochodem. Nie widzieliście takiego wilczura z urwanym kawałkiem łańcucha? Widzieliśmy, pobiegł tam w pole. Okazało się, że podczas właśnie pokazu ogni wiejskiego pies po prostu przeskoczył przez 2-metrowe ogrodzenie i leci przed siebie, bo on nie wie, co się dzieje. On nie ucieka przed źródłem dźwięku, on ucieka przed nieznanym, trochę jak na filmie Jurassic Park. Ludzie słyszeli tąpanie wielkiego tyranozaurusa, czy jeszcze większego brontozaurusa. I zastanawiali się, skąd to dudnienie idzie. Dobra, i wracamy do tego występu wczorajszego. Ja powiedziałem sobie już dawno, wiecie, ja muzyki nie oceniam, jak każdy mam gust. I są rzeczy, które słucham z przyjemnością, tu was bym zaskoczył pewnie. Są rzeczy, które
nie tyle mnie odrzucają, które mnie niecierpliwią, nic nie wnoszą, więc mi szkoda czasu na nie, ale... A no tak, Rafale, masz rację. Masz rację. No i ci, którzy się logowali przez ID, Apple ID, mogą mieć kłopoty z otrzymywaniem maili, bo to jest chyba losowo przydzielany Apple ID i potem już nie działa jako adres mailowy. Dobra, lecimy dalej. I teraz to, co jest straszne, co powiedziałem Gusi, a ona tak patrzy na mnie zawsze, czy ja się wymądrzam, czy też mówię z troską w głosie, a ja się nie wymądrzam, oczywiście mógłbym się powymądrzać, czemu nie, ale raczej mówię to z troską w głosie. Mówię do niej, wiesz co, muzyka polska stoi od 68-70 roku. Właściwie jest coraz gorzej. I to jest to samo, ten sam sposób występowania, tak samo tańczą tancerze, machają tancerki. Przypomniał mi się zespół Happy End, piosenka Jak się masz, kochanie. Odtwórzcie sobie i zobaczycie, że wczoraj byłby entuzjazm. Albo Babcia stała na balkonie, czyli piosenka Haliny Kunickiej, orkiestry Dente. Albo Daj mi tę noc zespołu Bolter. To były wielkie hity. Widownia się bawiła tak samo i ta muzyka, bumcy, 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 ona zażerała. Ale co gorsze, tak samo jest prezentowana. Wczoraj zobaczyłem kilkudziesięciu polskich wykonawców. Przyznam się wam, że tylko jednego obejrzałem z zaciekawieniem, to jest Ralf Kamiński, który po prostu jest oryginalny. Jedyny, który jest inny niż ta cała reszta. Tej reszty nie rozpoznam ani po głosie. Ja nie widzę różnicy w śpiewaniu jednej piosenkarki, drugiej piosenkarki, trzeciej, czwartej. Ja widzę różnicę w śpiewaniu, kiedy śpiewa Tina Turner, wspomniałem ostatnio o Donnie Summer, ale powiedzmy Ariana Grande, słyszę głos, bo głos ma zajebisty Miley Cyrus. Słyszę te inne głosy. Słyszę, jak rapuje Kendrick Lamar, jak rapuje Eminem i jak słyszę, jak rapuje Taco. Rozróżniam tych ludzi, a tu nie rozróżniam. Po głosach, po niczym. To jest wszystko takie samo. Tak samo zresztą grane, tak samo nagrywane w tych samych studiach przez często tych samych producentów, żeby się podobało w tych samych stacjach radiowych. To jest jak szycie w H&M-ie stroju. Nie może być wybuchowy, w sensie zaskakujący. I pod tym względem muzyka stoi. Ta sama harmonia, ja to wiem, o czym mówię. Że piosenki po prostu są na tych samych progresjach akordów. Piosenkarze śpiewają tak samo. Te same słowa, bardzo często podobne, mówiące o niczym. Czy zawsze tak było? Były przerwy. Były wyrwy w tym murze. Koniec końców jesteśmy w kraju, w którym Ewa Demarczyk i Marek Grechuta i Czesław Niemen eksplodowali i Grzesiek Ciechowski wyskoczył na scenę. I Halina Frąckowiak śpiewała z zespołem SBB tak potężne, skomplikowane, wspaniałe utwory, że ludzie dreszcze dostawali. I ubierała się no, nokautująco. Ona gdyby chciała, to wygrywałaby co roku konkurs na najlepszą kreację festiwalową. Jak trzeba było, to sobie buty wymalowała na stopach w 70, nie wiem, trzecim roku, czy czwartym, czy piątym. A jak trzeba było, to z blaszanych puszek zrobiła sobie cały strój. Zresztą była półnaga wtedy. Dziś odnoszę wrażenie, bo to były kreacje. Dziś odnoszę wrażenie, że idą równo do Gucciego, do znanych projektantów i się stroją w tych samych miejscach, w te same rzeczy. Właściwie występują w dresach. Czymś. Ja nie umiem tego określić, bo z drugiej strony oglądam telewizję amerykańską regularnie i widzę, jaka tam jest dbałość o widowisko. Druga rzecz, ja rozumiem występowanie z playbacku. Tu będę się wam nie podobał, ale są różne warunki. Nie przypominam sobie, żebyśmy my jako Perfect czy jakikolwiek inny mój zespół grali z playbacku koncert na żywo. Po prostu sobie nie przypominam, żeby coś takiego miało miejsce. Wiem o istnieniu playbacku,
Natomiast oczywiście wystąpiliśmy w telewizji, w studio telewizyjnym, w programie, który po raz pierwszy Perfekt pokazał, i tak się zaczęła nasza eskapada. Bo oczywiście ktoś tu wspomniał o piosence z Anią Jantar, również z nią śpiewałem z playbacku w studio. Ale coś wam powiem a propos tego występu Perfektu. Program się nazywał Obracam w palcach złoty pieniądz. Nikt tego zespołu nie znał. Jacek Sylwin z Walterem Chrystowskim zaprosili mnie do programu, żebym pogadał o muzyce światowej. Oni mnie prywatnie znali. Wiedzieli o piosence, co się stało z Magdą K. I pozwolili nam zagrać chyba 4 utwory, wśród których był Obracam w palcach złoty pieniądz, Ale w koło jest wesoło, Bażan się życie. Może coś jeszcze. I teraz myśmy mieli nagrane, wiedzieliśmy, że to musimy zrobić z playbacku, bo to było w studio telewizyjnym, w ogóle bez wzmacniaczy, bez niczego. Można było postawić atrapy, chyba stały jakieś atrapy. I o co poprosiłem zespół? W formie żądania. Macie tu nasze nagrania ze studia, te, pod które będziemy udawali granie. Każdy, kurwa, najdrobniejszy ruch ustami, palcami, nogami, rękoma, wszystkim, struny, wszystko mamy skopiować jeden do jednego, żeby nikt nigdy nie zauważył, że to jest playback. Żeby ludzie zostali w konia zrobieni, że my tak, kurwa, gramy. Bo widzowie nie zawsze wychwytują. Dzisiaj częściej, bo już jest tyle tej telewizji i tych pranków wyłapanych, że już się zaczynają ludzie orientować, gdzie był jakiś flop, jakaś wpadka. Ale wtedy to zdarzało się, że w filmach gangster stał z pistoletem, kamera z drugiej ręki pokazywała drugie ujęcie, że on stoi nie z pistoletem, tylko z nożem. Nikt nie zwracał na to uwagi, bo przelot między montażowni był tak szybki, że wydawało się, że nikt na to nie zwrócił uwagi. A ja uważam, że podświadomie komuś się coś będzie nie zgadzało. I ten program telewizyjny, który widziałem w życiu wielokrotnie i który chyba nawet gdzieś w jakiejś kolekcji telewizyjnej gdzieś jest, ma taki ułamek sekundy, który zrobiono poza moimi plecami, że w momencie, kiedy Piotrek uderza w werbel, jego ręka de facto, co słyszymy, uderza w czynel, czyli w talerz. Jest krzyż zamiast pff. I kurwa, ja na to nie mogę patrzeć. Przez ten jeden ułamek sekundy. Ja nie wiem, czy ludzie na to zwrócili uwagę. Dbałość o szczegóły. Rzecz, która jest niezwykle istotna. Playback jest potrzebny na takich koncertach plenerowych, zwłaszcza zimą, gdyż może się zdarzyć, że na widowni, czyli w plenerze, jest na przykład 0 stopni czy minus 5 i palce po prostu na gryfie gitary nie chodzą, a gitara się rozstraja dodatkowo. Jak to opanować wtedy, żeby się nie skompromitować, że zespół fałszuje, że w ogóle... Oczywiście zespoły wychodzą i próbują grać na żywo, ale z reguły się mówi, dajcie playback. Czasem artysta ma takie instrumentarium w piosence znanej, to był chyba Enrique Iglesias. Złapano go na tym, że w playbacku śpiewał, ponieważ ktoś jego mikrofon, do którego miał markować śpiewał, podłączył do magnetofonu i nagrał jego fałszowanie. A z głośników dla widzów w plenerze leciała muzyka prawidłowo nagrana z płyty. No to akurat powinien ten ktoś, kto to zrobił, wylecieć, bo to jest jednak, to jest równie dobrze, mógłby iluzjoniście podciąć trapez, no, że nie temu specowi od akrobacji w cyrku. Takich rzeczy się nie robi. I wczoraj widziałem parokrotnie sytuację, w której człowiek nie miał mikrofonu przy ustach, a śpiewał. Rozmawiała Marina ze swoim chłopakiem, a śpiewała. Ktoś ich nie poinstruował, że takie rzeczy w światowym showbiznesie nie mają miejsca. Są niedopuszczalne. Świadczą o lekceważeniu. To sobie możemy wyobrażać różne rzeczy wtedy. Że ktoś, nie wiem, chirurg zapomniał szef założyć. Wiecie, jakoś taka rzecz. No każdy w swoim fachu musi trzymać się reguł i dyscypliny.
Wczorajsi wykonawcy wykonywali piosenki, bardzo często ci najwięksi, najsławniejsze nazwiska, które nie są ich, są za to hitami światowymi sprzed 10 czy 20 lat. Dlaczego? Słusznie tam jakiś element tego wczorajszego widowiska ktoś nazwał karaoke. Tak, oni po prostu równie dobrze mogliby stanąć na scenie w jakiejś tawernie i śpiewać do odtwarzanych z komputera podkładów słynne hity i to by było to, dokładnie to samo. Ale też dlatego to się dzieje, bo oni nie mają swoich hitów. Co ma zaśpiewać Edyta Górnia? Poza To nie ja byłam Ewą. No co? Kylie Minogue? Przecież to nie jej. Doda zaśpiewała piosenkę, którą śpiewała od wielu, wielu lat, która jest jej chyba jakimś sztandarowym utworem. Więc wiem, że to jest jej. Ale inne rzeczy? Możliwe, że bo widownia często poszczególne słowa powtarzała razem z nią, więc że w jakich kręgach to jest znane. I na tym tle ten Ralf Kamiński wyszedł jak objawienie. Właśnie jak debiutujący gdzieś tam Marek Grechuta przed wieloma laty. Ja nie porównuję ich, że to jest to samo. Nic z tych rzeczy. Tylko wychodzi człowiek, który jest inny niż cała reszta. Inny pod każdym względem. Zadbany od wyglądu przez tą swoją taką dziwną, pokręconą, wydającą się na nieco amatorską choreografię. Ale z ludźmi, którzy śpiewają czysto, nie fałszują. Wszystko z konceptem, z jakimś metafizycznym odlotem, jakim jakby wziętym z gabloty gdzieś tam dalej stoi jakiś David Bowie może albo ktoś. To jest takie nierealne momentami. I to jest warte podkreślenia. Ja nie wiem, czym jego płytę kupił. Może jak się napatoczy gdzieś, to może kupię. Ale prawda jest taka, że on jest jedyny, który wniósł coś nowego. Moi koledzy z wiekowej grupy, Lady Punk, rzeczywiście przeczytałem słabe recenzje. Coś było nie tak. Albo się nie rozśpiewali, albo był Janusz podmęczony czy podziębiony. Podmęczony to źle brzmi, bo to sugeruje, że był może pod wpływem czegoś. Nie, tego broń Boże nie sugeruje. Były momenty, kiedy Jan Borysiewicz jak grał, to z daleka kamera pokazywała, byłem przekonany, że gra naprawdę. Były momenty, że wydawało mi się, że może jednak coś tam jakiś automat odtwarza, ale to nieważne jest. Ważne jest, że rzeczywiście wrażenie z tego występu było nie najlepsze. Głos na pewno był prawdziwy. Inna sprawa, że w studio Janusz jest po prostu solidnie nagrywany, przygotowany, rozśpiewany. Głos ma pełną barwę. Wczoraj brzmiał cienko dosyć. I również niepewnie bardzo zabrzmiał Maciek Maleńczuk, który ma w piosence, ma w swoich piosenkach coś takiego nonszalanckiego. On ma ten głos niski, ocierający się o bas baryton. Może to nawet i o bas czasem trąca. Nonszalancja taka, która szalenie jest uwodzicielska, to jest super, ale od niej do klezmerki, czyli do śpiewania takiego knajpianego w tym złym rozumieniu, jest cienka granica. Jeżeli ktoś nie trafia w dźwięki, a to się zdarzyło parę razy, to może stwarzać wrażenie, że lekceważy ten występ. Nie wiem, jaka była przyczyna. Te dwie rzeczy jakoś tak mnie... Ale ludzie się bawili świetnie. Prawdopodobnie nie zwracali na to uwagi. I w sumie w widowiskach o to chodzi. Niestety. Żeby widownia, której tam było w jednym wypadku 40 parę tysięcy, żeby ona się świetnie bawiła. Niech ona ulega złudzeniu, że jest w jakimś innym świecie, lepszym świecie, fajnym świecie, pogodnym, zabawnym, tańczymy, całujemy się. Obleśne pocałunki, no ale tacy jesteśmy, subtelni, które pokazywano na ekranie. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Aha, i ta druga rzecz, że telewizje robią to, żeby zaprezentować swoją siłę. Czyli mówiąc krótko, przyciągnąć jak największą widownię, potem pochwalić się ratingami, że nas oglądało 5 milionów, a tych 3 miliony, a tych 2, kogoś tam mniej, kogoś więcej, to jesteśmy dobrzy, będziemy mogli opylić więcej reklam. Temu służą też te wszystkie loterie SMS-owe, różne historie, samochód do wygrania i tak dalej, żeby ludzi trzymać przy telewizorach. Ze mnie nie było pożytku, bo ja nie jestem w grupie fokusowej badanej przez
systemy ratingowe, czyli tam ludzie mają w domach specjalne urządzenia, które rejestrują, który kanał, w jakiej godzinie, którego dnia oglądają, i z tego się wytwarza oglądalność. Suma 1000 czy 3000 takich domów daje wynik, co się dzieje na rynku, co ludzie lubią. Wtedy wiadomo, że jakiś program na przykład idzie w dół powoli, coraz mniej ludzi go ogląda, a jakiś idzie w górę. Więc to służy po prostu budowaniu marki. Przy okazji, oczywiście, podcinaniu skrzydeł konkurencji, bo z reguły ludzie wolą oglądać programy rozrywkowe niż jakieś poważne filmy, jeśli nie śpią, bo niektórzy też idą spać w Sylwestra. Więc temu służy ta historia. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Sylwester się odbywa też w formie jakichś takich, powiedzmy, ekscesów estradowych, paraestradowych, widowisk publicznych w różnych miejscach świata. Często to są oczywiście te nocne eksplozje, pokazy sztucznych ogni. Swoją drogą, kiedy w zeszłym roku Jurek wrócił, chyba na rok, może i w tym roku też to zrobi, do fajerwerków prawdziwych, mówiąc, że a tam jedne 10 minut, nic złego się nie stanie, to ja sprawdziłem. Ja wiem, że niekiedy taki pokaz sztucznych ogni kosztuje setki tysięcy złotych, bo to jednak jest mnóstwo tych ładunków i urządzeń, i elektronika w to jest zaprzężona, i jest jakaś choreografia. To nie jest tak, że to wszystko odpala się w jednej sekundzie na raz, tylko jedno po drugim. Przeplatają się te jedne fajerwerki z innymi, tworzą jakiś kolejny obraz. Wiem, że niekiedy to kosztuje setki tysięcy złotych, a może i więcej, trudno mi powiedzieć. No to pokaz dronów na otwarciu igrzysk bodajże. To było 400 tysięcy do 300 tysięcy dolarów, czyli milion złotych. No więcej, ale nie aż tak strasznie dużo więcej. A jednak zaczyna latać 100 czy 200 dronów i zaczyna tworzyć wizerunek przestrzenny kuli ziemskiej, zmienia kolor, zamienia się w smoka, nadlatuje nad ludzi, zmienia się w ptaka, który macha rękami, z ptaka wyrastają kwiaty. I to wszystko robią drony zsynchronizowane. Tam jedynym chyba warunkiem jest stabilizacja pogodowa. Zamówić tego typu rzecz, to prawdopodobnie Polacy by w Warszawie i wszędzie oszaleli, gdyby to zobaczyli. A to jest ciche. Kiedyś, jak był koncert na placu, koncert, meeting na placu Zamkowym, to pamiętam, że stałem sobie, rozmawiałem z ludźmi, z Leszkiem Moczulskim, z kimś jeszcze, z ludźmi opozycji, takimi bohaterami jednak dla mnie wielkimi, czekając na moje wyjście na scenę, i nagle patrzę, co to jest koło mnie. A tu koło mnie w powietrzu, cichutko szumiąc, dron filmuje moją twarz z odległości właśnie takiej. Spojrzałem, obejrzałem się do tyłu. Człowiek z joystickiem stał, uśmiechnął się do mnie, po czym ruszył joystickiem i ten dron i sobie odleciał. Nie słychać tego urządzenia. Więc można pomyśleć, żeby jednak zastąpić, jeśli nie laserami, to może dronami. No ale to już cześć Czarek Siła, to jest mój friend od wielu, wielu lat. Pracował jako bramkarz w klubie Akwarium jazzowym w Warszawie, nieistniejącym już, gdzie moja żona była barmanką, więc się znaliśmy choćby z codziennych wizyt. Ale też Czarek Siła był technicznym w zespole TSA. Bo Siła to nie jest wymyślona ad hoc ksywa nieadekwatna. Siła był olbrzymi, silny potwornie. Więc w sprawie budowy sceny, noszenia sprzętów różnego rodzaju był niezastąpiony. Pozdrawiam cię, Czarku. I teraz ostatnia uwaga. Coś się stało z tą muzyką naszą, bo przecież, jak powiedziałem, to jest muzyka, która na festiwalu w Opolu, na którym ja grałem jako dzieciak, 18-letni z Marylą Rodowicz, to naszymi rywalami, z którymi zresztą przegraliśmy, był właśnie Marek Grechuta z zespołem Anawa, gdzie grał na kontrabasie i na fleciku prostym Jacek Ostaszewski, tata Mai Ostaszewskiej, wspaniałej aktorki, cudowny instrumentalista, muzyk jazzowy, kontrabasista, buddysta, który odpalił 10-minutowe solo
na koncercie w Opolu i widownia oszalała. Nie było kwękania, że to nuda, że to jazz. A na gitarze grał Marek Jackowski, ten sam Marek, który założył potem Manam. I Marek śpiewał korowód, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył. Kurwa, zabili nas. My byliśmy świetnie przygotowani z Marylą, z piosenką Z Tobą w górach. Maryla po raz pierwszy się rozdarła, niemal jak Janis Joplin, a tu nagle okazuje się, że musieliśmy wysłuchać tego Grechuty. A oprócz niego, nie wiem, cała jesteś w Skowronkach, zespół Skaldowie, na głosy jak Beach Boys. Niesamowite to były rzeczy. I oczywiście, tak, występowały piosenki proste. Nie chcę ich w tej chwili wymieniać z pamięci, bo nie pamiętam, ale co, no nie wiem. Irena Jarocka z piosenką Gondolierzy, ktoś tam, nie wiem, ładne oczy masz, komu je da. Różnie było, ale bieściły się piosenki i one wygrywały. Te wielkie piosenki. Grechuta wygrał. Drugie miejsce myśmy zdobyli z Marylą. Trzecie miejsce Wiesław Goła z utworem W Polskę idziemy, kabaretowym utworem. W Polskę idziemy, drodzy panowie. Otóż to się mieściło. Breakout grali. Nie udawali nikogo innego, bo zaraz po nich grała, nie wiem, Anna German, powiedzmy. No wiecie, to się wszystko mieściło. Ten naród przyjmował muzykę różną, bo różną muzykę dostawał. Od wielu lat komercjalizacja, czyli dyktatura zarabiania pieniędzy przez media, spowodowała, że grana jest muzyka, jak to powiedział Markiewicz, ta, która jest ludziom znana, czyli w kółko jest grane to samo. To ma być ten sam rytm, ta sama harmonia, to samo. Nie będziemy ryzykować. Dzisiaj Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin i The Doors nigdy by nie wyszli z domu w Polsce. Nie, nikt by ich nie zagrał nawet przez minutę. Może antyradio o jakiejś późnej porze. Antyradio też lubi grzmocić ostro. Więc sprowadzono nas do sytuacji, która miała miejsce w 80 którymś roku, nie pamiętam którym, a może 90 którymś, w każdym razie mroczny moment, kiedy festiwal w Opolu został przekazany nagle z rąk dotychczas robiących go profesjonalistów, bo był zarzut, że to są profesjonaliści, no jakoś tam moralnie skorumpowani, bo to jest cały czas pewna grupa ludzi, to nie wiem, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, właśnie coś ci podobnej klasy kompozytorzy. Piosenkarze bardzo znani byli w jury, autorzy tekstów wybitni już. To może przekażmy to w inne ręce i przekazano ludziom Disco Polo. I cały festiwal, czyli cały amfiteatr opolski, został przekazany ludziom Disco Polo. Ja to pamiętam, bo słyszałem te zapowiedzi, czyli to musiały być lata 90. Tak myślę. Bo na początku, pod koniec 80., na początku 90. jakoś to Disco Polo chyba eksplodowało, ale może się mylę. Nieważne. Może nie. Może to jeszcze końcówka lat 80. W każdym razie chodzi mi o to, że ci artyści nieznani, wśród nich była i Szaza, i jacyś inni. Wyszli na tą wielką scenę i nie wiedzieli, co zrobić, bo oni nigdy na takiej scenie nie stali, bo oni grali na weselach do tej pory. Muzyka weselna, muzyka biesiadna, muzyka bez negatywnej konotacji tego słowa z remizy strażackiej, do zabawy ludycznej, gdzie ważniejsze ma umpa, bo ludzie lubią ten rytm. Polska słynie z tego, że wszystkie nasze tańce są tego typu, polki, oberki i tak dalej, kujawiaki, z tymi juhu, tam i tak dalej. To jest w naszej kulturze. My słuchamy Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj i tak dalej. To jest nasza kultura w genach, uwszyta na stałe. Chociaż Polacy jak wyjadą za granicę, to wiecie, Michael Anthony grał w Van Halen na basie, chociaż on się nie urodził w Polsce. Ale tak czy inaczej, ja ich wtedy oglądałem, to było przerażające. To były beznadziejne piosenki, artystycznie dno. Artyści fałszowali, grały same syntezatory Casio. Żywego człowieka nie było. Piosenkarki się potykały o kable, bo nie wiedziały, jak zrobić dwa kroki i co zatańczyć. No, koszmar. Po latach później oglądałem cały festiwal muzyki disco polo przez chyba 3 godziny. Był na jakimś Polsacie. I to mi się spodobało, ale on był już profesjonalnie zrobiony. To było
nie wiem, z 10-15 lat temu. Tak, to był inny świat niż mój. Próbowałem go ogarnąć, bo dziewczyna z taką falą, blondyna w różowej bluzce, cekinami napisane Barbie i pod spodem znak Pacyfy i Woodstock napisane. Wiecie, Barbie, Woodstock. No. I to nie była odlotowa historia w stylu Vivien, tylko taki gust. Ale już grali po jednej, po dwie piosenki, to było dobrze wyreżyserowane, coś tam, czyli zrobili się profesjonalni. Ale muzyka polska zeszła do tego poziomu właśnie, do tego poziomu, że disco polo dzisiaj wcale nie jest najgorszym nurtem. Ci najlepsi polscy artyści, którzy wczoraj występowali, bo to nie są najlepsi polscy artyści, ci, którzy występowali wczoraj, wcale nie wyglądali o niebo lepiej. Wcale. Ja wiem, że w ich samopoczuciu, kiedy wychodzą w tych kiecach bardzo bogato zdobionych, z fryzurami wyszukanymi, przebrani i tak dalej, że oni są przekonani, że zrobili wszystko, żeby dać widowisko na miarę Liberace. Liberace to był polskiego pochodzenia pianista amerykański, który robił furorę w Ameryce, który wyglądał trochę jak Presley, jeśli chodzi o strój szaty. Wjeżdżał kadyliakiem na scenę, miał biały fortepian wyklejony diamentami. Tylko, że Liberace grał wspaniale. Grał, po prostu grał, dopierdalał. To równie dobrze Nigel Kennedy może grać na festiwalu punkowym, ponieważ jest w duchu punkowcem. I gra Vivaldiego tak, że ludziom, albo Paganiniego, że ludziom buty spadają z nóg. To trzeba umieć. Nie wystarczy się przystrzyc i wyjść i zagrać muzykę disco i powiedzieć, my jesteśmy teraz modni, bo jesteśmy irokezy. No ale nie moją rolą jest wyznaczać trendy i myślę, że ten kłopot, który jest przed nami, to jest kłopot zabicia estetyki, poczucia wartości u ludzi. Powiedziałem, że nie wystąpili najlepsi artyści. To wczoraj powiedziałem Gusi. Gusia mówi, przecież to są najlepsze nazwiska polskie, no bo takie jest wrażenie, że skoro występują w telewizji oni wszyscy, których znamy zawsze z tej telewizji i zawsze jest ta młotkarnia, czy Doda wystąpi, czy Górniak wystąpi, czy Steczkowska wystąpi, ktoś tam jeszcze. To są te same nazwiska już od wielu, wielu lat. Nie chcę nikomu wytykać, bo sam jestem starym z dziadem, ale sygnalizowanie, że ktoś obchodzi 40-lecie czy 30-lecie, to jest trochę tak powiedzenie, wiecie, i nic nowego się nie stało od tamtej pory. Ale przecież stało się. Przecież stało się. Przecież jest Dawid Podsiadło. Jest Vito Bambini, jest Sanach. Jest Daria Zawiałow, jest Igo, jest Krzysiek Zalewski. Oni być może nie chcieli wystąpić w telewizji publicznej, ale może w telewizji Polsat by wystąpili, ale Polsat zdaje się celuje w bardziej uległą intelektualnie widownię. Nie wiem. Ale właśnie festiwal opolski zrobiony wedle takiej reguły, czy koncert sylwestrowy, to byłby koncert, który w USA jak się robi, a robią telewizje amerykańskie, właśnie pokaz na Times Square, gdzie Usher występuje, Christina Aguilera i tego typu ludzie, to oni prezentują piosenki z ostatnich 2-3 miesięcy. Wielkie dzisiejsze hity. Bo ludzie tego chcą. Ludzie chcą, żebyś ty wykonał to, co kurwa w tej chwili żre. A ona to nagrała pół roku temu i to się wdrapało, jest na listach przebojów. Nikt sobie nie wyobraża, że Miley Cyrus by wyszła i zaśpiewała jakąś piosenkę z dzieciństwa. Tam się szanuje wszystko. Szanuje się widownię, szanuje się artystów, ponieważ artystom daje się szansę wypromowania aktualnej produkcji, aktualnych dzieł, ponieważ jak się ma aktualne dzieła, to się jest na czasie z widownią. Kurwa, to jest takie proste, no. Ale my za rok znowu będziemy mieli aż do końca świata, jeden dzień dłużej, Edytę Górniak. Wspomniałem nazwisko Steczkowska, tu jak wiecie, dzisiaj wrzuciłem filmik, na którym widać, jak ona dosyć wyraźnie zasłania dłonią tęczową opaskę na ramieniu Will.i.am'a.
To wyglądało bardzo źle. Potem zobaczyłem inne filmy. Nie z tej samej chwili, bo to była chwila, kiedy ona pozowała do zdjęcia i pozując do zdjęcia zasłoniła tę opaskę. Ale na innych filmach sięgała ręką za ramię Willa w tym samym miejscu, nie po to, żeby coś zasłonić, tylko żeby gdzieś się wychylić, oprzeć i tak dalej. Więc uznałem, dostałem parę cynków, że sygnalizowanie, iż ona się, no nie wiem, cyka, boi, nie chce mieć zdjęcia z tęczą, że to może nie do końca jest prawda, bo gdzie indziej się pokazała w jakiejś takiej ludzkiej wersji, uznałem, że nie będę promował hejtu przeciwko niej. Nie wiem, jak jest po prostu. Wyglądało to źle i wiele osób do tej pory twierdzi, że wyglądało bardzo źle i są przekonani, że ona zasłaniała tę tęczę celowo. Ale ja mówię, nie jestem śledczym. Ona zaprzeczyła temu. Na innych wideo wydawało się, że to jest przypadkowe. Więc usunąłem to. Ale wspomniałem na początku mojej nawiki o wkręcaniu. Wielu ludzi dopingowało mnie do tego, żebym wrzucił ten film z powrotem, żeby pokazać, bo to i to badały słowa, których w tym kontekście na pewno użyć nie będę chciał, bo degradujące ją jako kobietę. A rzecz w tym, że była to chęć zobaczenia Jatki i Dintoiry, zajebania Steczkowskiej, przy pomocy oczywiście moich rąk, bo ja mam jakieś tam, nie jakieś gigantyczne, ale zasięgi jednak mam na Twitterze, te 300 tysięcy ludzi jest. I widziałem, że coś się jeszcze stało z naszym społeczeństwem i to nie jest pierwszy raz. Oczywiście internet to nie jest polskie społeczeństwo, ale jednak na Twitterze zdaje się, że nas jest kilka milionów Polaków. Dwa bodajże. Na Facebooku pewnie trochę więcej. I zobaczyłem, że ludziom sprawia przyjemność zajebanie kogoś publicznie. Taka nagonka w wykonaniu piranii, czyli jest okazja, dawaj go kurwa do spodu go, po prostu dopierdol mu, tak, ja mu jeszcze dołożę i zaczyna się stek bluzgów, poniewierka, bojkot, zarzucamy mu tam jakieś rzeczy prawdziwe, nieprawdziwe, słuchajcie, zgłaszamy go, że jest w ogóle taki, siaki, owaki do administracji, robimy wszystko, żeby człowieka zniszczyć, a potem bojkot, kurwa, koniec. Bojkot Biedronki, wiecie, to są tego typu akcje. Nie chcę wam mówić, ilu niewinnych ludzi na moich oczach zostało zaszczutych w ten sposób. Ja sobie jakoś z tym daję radę. Choć bywały momenty, kiedy rzeczywiście miałem też dość, bo niektóre fale hejtu były trudne do wytrzymania, bo ja personalnie tego hejtu tak bardzo nie biorę do siebie, ale biorę do siebie to, że mi dewastują mój profil, tak? Że na moim profilu jest jadka, bluzgi, zniewagi pod adresem innych obserwatorów, followersów i tak dalej. Że to się robi gnój po prostu na profilu. Raz musiałem zmienić po prostu adres profilu. Mając zresztą, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, chyba z 60 czy z 80 tysięcy obserwatorów, musiałem zrezygnować z jednego profilu, bo po prostu już nie dawałem rady. Mogłem oczywiście banować, ale bym nie nadążał. No w tej chwili stosuję inną taktykę, jak widzę chamski wpis. Jeden chamski wpis, jeden kłamliwy, ostentacyjny wpis, jeden wpis, który insynuuje cokolwiek, jeżeli pod moim adresem, to decyzje są zawsze te same. Od razu człowieka banuje. Już przestałem dyskutować. Przestałem tłumaczyć. Oczywiście tłumaczyć siebie. Zawsze jestem w stanie, jeśli, tak jak dzisiaj powiedziałem, że nie popieram, nie chcę sprawiać bólu Steczkowskiej, bo nie wiem jak jest, bo ręki do tego nie przyłożę. I usunąłem swój własny wpis. To mi się zdarza. Czasem jak popełnię niefortunny wpis, taki, który później następnego dnia mnie gryzie, to go usuwam. Nie pierdolę się z tym specjalnie. To jest, jesteśmy ludźmi, możemy popełniać błędy. Ale jeżeli ktoś insynuuje, albo pisze złośliwie do mnie coś na temat mój, na temat mojego syna, na temat, nie wiem, wyjebali cię z perfektu, cokolwiek z tych rzeczy, które są nieprawdą,
ulubiona fraza, ty kurwa, podstawówki nie skończyłeś. To w tym momencie widzę, że intencja jest zła. Taka dopierdolę mu temu hołdysowi. No to tą intencję gaszę odcięciem człowieka. I już on nie ma do mnie wjazdu. Jak chce, oczywiście może założyć kolejny profil, bo niektórzy są uparci i to robią po 8 razy, po 10 razy i to w ciągu 2 godzin. Ale ja, jak widzę, że to jest ta sama osoba, bo czasem się przyznaje, nie zbanujesz mnie nigdzie, albo nie dasz rady nadążyć za banami. Dam. Banów mam co niemiara i mam spokój. To są pojedyncze incydenty, dziennie 1-2, to jest nic. Ale ten głód niszczenia innych ludzi widzę także na profilach innych osób. Muszę wam powiedzieć, Monika Weller twierdzi, że na Twitterze są bany za gówno. Moje? Podaj mi taki przykład. Otóż, jeśli to moje oczywiście. Otóż, aż mi uciekła myśl, chwileczkę. To jest tak, że wielu ludzi uważa, że Twitter to jest takie miejsce, albo Facebook, gdzie jak jest znany człowiek, to można mu napisać wszystko, bo jego obecność upoważnia nas do takiego kontaktu. Ostrożnie z tym. Bo na ulicy, choć masz kontakt bliski, jak widzisz kogoś, to nie podchodzisz do niego, nie mówisz mu, ty kurwa brzydko wyglądasz, masz chujowy makijaż. Nie mówisz tego. Mnie przez tyle lat życia nigdy na ulicy nikt nie powiedział ani jednego złego słowa. Uwierzycie w to? Poza oczywiście, mówię o czasach ostatnich kilkudziesięciu lat. Bo jak byłem małolatem, brałem udział w ulicznych awanturach, czasami, to się zdarzało, a ty kurwa, twoja maść i tak dalej, no to... Ale że coś robię, że coś mówię, że się jakoś zachowałem, nikt mi nie, w realu nie podchodzi, nie mówi takich rzeczy. Teraz w internecie są ośmieleni, bo jest... Ekran nas oddziela. Nikt fałszywy nas oddziela. I to powoduje, że z ludzi wychodzą brudne drzewnice. Wychodzi chęć załatwienia życiowych porachunków. Ty, to jest gwiazdor, chodź mu dopierdolimy. I sru jakiemuś artyście jadą. To spotyka największych na świecie też. Ja nigdy nie zapomnę, że właśnie Miley Cyrus, że wspaniały gitarzysta John Mayer, że Justin Timberlake, że Britney Spears zamykali swoje profile na Twitterze. Głównie to dotyczy oczywiście młodych artystów. I rzecz w tym, że ja wchodzę czasami, żeby zorientować się, co się dzieje w świecie młodych. Mówię głównie o kulturze. Choć lubię patrzeć, jakim językiem się posługują młodzi, bo oni piszą językiem, którego musiałbym się zacząć uczyć. No jak ja mówiłem ulicznym żargonem jako małolat, to też się dorośli nie mogli połapać, o czym my mówimy. Ale kiedy oni rozmawiają o Harrym Stylesie, o zespołach BTS i innych tych koreańskich supergrupach, boysbandach, to widzę, jakie tam są rzeczy, jak tam dziewczyny są w stanie się zadeklarować, że popełnią jutro samobójstwo, tak przeżywają, że jeden z nich idzie do wojska gdzieś tam. To jest dokładnie to samo, co się działo, kiedy za naszych czasów była Beatlemania czy Presleyomania. Ale jednocześnie, jak taka dziewczyna się przyznaje do swojej słabości, do uczucia i ostentacyjnie je wyraża w internecie, zaczyna się piekło, które w sumie skłaniają do tego, żeby skoczyła z tego okna, bo dowiaduje się, że z głupią pizdą, brzydką, nikt jej nie chce, kurwa, śmierdzi i tak dalej, i tak dalej. Najgorsze rzeczy są pisane wtedy. Moja nawijka ani niczyja nawijka tego nie zmieni. Gdzieś w naturze człowieka istnieje coś takiego.
Moja ulubiona książka, Reguła przetrwania Witusa Dressera, ona opisuje zachowania wśród małp, które są bardzo podobne. A przecież małpy nie mają social mediów, ale kablują, podpuszczają jedne na drugie. No żyją, po prostu chcą się wdrapać wyżej. Jak się kogoś zjebie, to człowiek ma wrażenie, że jest ponad nim. Jak powie, że ktoś jest brzydki, to znaczy, że ja jestem jurorem, czyli ja wiem, jak wygląda ładny człowiek, czyli ja jestem lepszy, a ona nie wie, bo ona jest brzydka. Czy on jest brzydki? I to podpuszczanie musi mieć swoje granice. Bardzo źle się dzieje, kiedy pani Pawłowicz czy pani Kępa krytykuje czyjś wygląd, bo jej predyspozycje fizyczne skłaniają ludzi do natychmiastowej reakcji odwrotnej. No po prostu, kurwa, można je zastrzelić z niewagami. Ale lepiej próbować trzymać standard i być uszczypliwym. Ostatnio... Chwilinka, zajrzę. Czy to jeszcze mam? Wybaczcie, muszę zerknąć w inne bardzo miejsce. Kuba i Piotr. Już sekundkę, muszę doczłapać do pewnego miejsca. Nie porzucę was tak łatwo. Kurde, cześć, możliwe, że to usunąłem. No to nic. Wracam. Ostatnio wrzuciłem zdjęcie w dniu śmierci Vivienne Westwood, którą w moim osobistym guście uważam za jedną ze wspanialszych kreatorek mody. To nie jest ta moda high-endowa. To nie jest Jean-Paul Gaultier, Tom Ford, nie wiem kto tam jeszcze, Galliano, ale to jest niespokojny duch, tak jak niespokojnym duchem był Andy Warhol, czyli taki twist, że wszystko, co było negowane, nagle staje się urocze, że wszystko, co było niedopuszczalne, nagle staje się dopuszczalne i staje się trendy. No zaczęło się od tych słynnych agrawek zamiast biżuterii i tak dalej. Ona była, ci co wiedzą, to wiedzą, że ona była kreatorką całej masy sztandarowych zachowań w stylu punk, punka w latach 60., 70. Otóż wrzuciłem jej zdjęcie, ona zawsze wyglądała inaczej niż reszta świata, mieszała stroje, nie wiem, secesyjne z awangardowymi, korale z agrafkami, no właśnie różne tego typu rzeczy. Miała rude włosy i buty, przeznakomite buty. Ja jestem buciarz, więc wiem, o czym mówię. I rzuciłem jej takie właśnie fikuśne zdjęcie, aczkolwiek bardzo piękne. I patrzę, tam jeden z pierwszych wpisów jest, co to za czarownica? Byłem ciekaw, kto to napisał. I kobieta, która to napisała, wyglądała naprawdę nieciekawie. I w związku z tym wziąłem jej awatara i w odpowiedzi wkleiłem jej zdjęcie i napisałem ta. I dostała ta moja odpowiedź 800 czy 1000 polubień. Nie chciałem tego. Chciałem tylko jej zwrócić uwagę, że nie ocenia się ludzi w ten sposób negatywnie. Nigdy nie wiemy, dlaczego ktoś tak wygląda, jakie były jego losy kulturowe, z jakiego środowiska się wywodzi, czy coś maskuje. Może jakieś blizny, jakieś niedoskonałości. Przecież wszyscy to wiemy, że ubieramy się w takie rzeczy, żeby nie było widać naszych najgorszych stron. No taka jest natura człowieka. Czeszemy się jakoś tam, nie wiem. Więc kiedy ktoś krytykuje kogoś w ten sposób, to się dzieje bardzo źle. Ale że do Lewińskiego ktoś się podobnie odezwał, jak się nigdy w Polsce nie odezwał. No tak. I teraz dochodzę do tego momentu,
który jest dosyć ważny, że kiedy zespół Black Eyed Peas wystąpił z tymi opaskami tęczowymi, rozgorzała haniebna zupełnie dyskusja, poniżająca nas jako Polaków, wszystkich, w internecie, gdzie zwolennicy Zbigniewa Ziobro, jakiś wiceminister Warchoł, wiem, że się tak nazywa, mówię jakiś, bo chyba jest wiceministrem u Ziobry, ale nie znam jego imienia ani tytułu, inny słynny Janusz Kowalski, zaczęli jazdę po ludziach z TVP, że pokazują zwyrodniarców, zwyrodnienia, kreują, nie wiem, pedofilię, cokolwiek w telewizji, na antenie telewizji publicznej, która jest z polskich, z publicznych pieniędzy utrzymywana, że to jest skandal, że to w ogóle jest hańba, tak nie powinno być. Ziobro się do tego też podłączył. W obronie Black Eyed Peas stanęła pani Lichocka, słynna od środkowego palca, która napisała do nich: skończcie z tym szczuciem, co już kurwa jest po prostu. Widziałem kiedyś takich hinduskich akrobatów, którzy się tak zapętlali, że ręce przekładali na wszystkie. O, to ona wykonała coś takiego. Ale rzecz w tym, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak straszny kanał zostaliśmy wepchnięci. W kanał, gdzie dyskusja o tęczowej opasce urasta do rangi debaty rządowej. Miotane są zniewagi pod, już nie tylko pod adresem tych 5, 10 czy 15, różnie ludzie mówią, procent ludzi o skłonnościach homoseksualnych, mniej lub bardziej zdefiniowanych. Przecież tych odmian jest trochę. Nie tylko homoseksualnych, ale przecież są osoby trans, transpłciowe. Są też obrażeni ludzie wierzący, którzy w imię tegoż Boga wyznawanego przez Ziobrę i jego kolegów uważają, że trzeba szanować wszystkich ludzi, także ludzi LGBT, i troszczą się o ich los. Nagle się okazuje, że my jesteśmy naprawdę wściekli, że to nas zajmuje. No to na antenie stacji CNN Alexander Cooper i Andy Cohen, dwóch prowadzących wczorajsze noworoczne jasełka, to są dwaj słynni Anchormeni amerykańscy, czyli jeden Anderson Cooper, to jest wiodąca gwiazda kanału CNN, powiedzmy Grzegorz Kajdanowicz albo coś więcej, biorąc oczywiście proporcje, jeśli chodzi o oddziaływanie stacji. Andy Cohen, ja nie wiem, czy w Polsce są jakieś talk showy, ale to jest człowiek prowadzący poważny talk show kulturalny, publicystyczny, bardzo znana postać w Ameryce. Parę lat temu to bym mówił, że to jest Wojciech Jagielski, nie wiem, albo Mariusz Szczygieł. Teraz to nie wiem, czy w Polsce ktoś taki jest. I oni dwaj prowadzą przez kilka godzin, od 18 do tam 24 z minutami, transmisję z tego, co się dzieje na Times Square, rozmawiają z artystami, i obaj są gejami i w ogóle i pokazują zdjęcia swoich partnerów ze swoimi adoptowanymi dziećmi. I to jest tak naturalne, tak zresztą piękne, bo oni się po prostu troszczą i pozdrawiają te swoje dzieci, które są w domu, to są malutkie bobaski, świeżo urodzone w ubiegłym roku, czyli mają gdzieś tam po parę miesięcy. Pokazują zdjęcia, jak śpią, wtulając się w te dzieci. Niesłychane. To jest po prostu piękne, ludzkie, człowiecze, kapujecie? A po naszej stronie Warchoł mówi, że to jest kurwa dewiacja, obrzydliwe, zajebać ich, wyrzucić z telewizji tych ludzi, którzy takie rzeczy pokazują, bo to jest obrzydlistwo. Czarnek do nich powinien dołączyć, bo on właśnie twierdzi, że takie rzeczy to obrzydlistwo. My jesteśmy w kanale, głębokim kanale, z niego będzie wyjść trudno, jeśli to, co jest w Polsce, utrzyma się u władzy.
Mówię otwarcie, bo oni nie odpuszczą. Budują na tej, na tych podziałach, na tej pogardzie, na tej nienawiści. Takiej nienawiści nawet personalnej do kogoś konkretnego, chociaż Tuska to naprawdę współczuję mu. Ale oni budują po prostu podział do grup, nienawiść do grup społecznych. Ci ich nienawidzimy i nas to jednoczy, że ich nienawidzimy, a tych popieramy i to nas jednoczy, bo oni są z nami, a tych to są skurwysyny złe, to są wrogowie Polski, zdrajcy i tak dalej, rozdają etykiety, dzięki którym żyją i wciągają ludzi w wir tych etykiet. A ci ludzie najczęściej słuchają telewizji TVP i znają jeden obraz świata i w tym świecie Tusk jest Niemcem, wspominał zasłonym z Gestapo albo z Wehrmachtem. A to są prawdziwi Polacy. Nareszcie pomyśleli ci prawdziwi Polacy o nas, o biednych ludziach. Historia pokazuje, że kiedy się zmienia system, kiedy się odblokowuje kanały te informacyjne, jeżeli się nie przegnie i nie zepchnie z kolei miłośników Zenka z powrotem do niebytu, to może się uda stworzyć jakąś koegzystencję. Bo oni nagle zobaczą, powiedzą, to ja nie wiedziałem. Tak jak mówili Polacy, ja nie wiedziałem, że w Katyniu to kurwa nie Niemcy, tylko Rosjanie. Ja byłem przekonany, że to Niemcy zamordowali. Ja nie wiedziałem, że to się stało tak. Ja byłem przekonany, że ten stan wojenny, bo to hołota po prostu była i chciała obalić system, a to się okazuje, że to byli prawi Polacy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jest szansa, że jeżeli ich odsuniemy od władzy i zaprosimy jako społeczeństwo do władzy ludzi normalnych, otwartych na świat, tak, też z nowego pokolenia, nie sprzedanych cyników, cwaniaków z ONR-u, tylko młodych, tych, co te dziewczyny, które były w strajku klimatycznym i chłopców, te dziewczyny, które przewodziły strajkowi kobiet. Mówię też o młodzieży, nie tylko o przywódczyniach, bo te to są poważne awanturnice, ale tam była cudowna młodzież, ta barwna młodzież, która chodziła z tymi plakietkami, z tymi cudownymi hasłami bardzo pomysłowymi. To są ci, co są także na paradach równości. Młodzi ludzie. Jest ich co niemiara fantastycznych. Jeśli się włączą, nabiorą odwagi, to może tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie burmistrzem został 18-latek, gdzieś jakimś wojtem, burmistrzem zostanie 18-20-parolatek. Ja nie wiem, czy może być 18-latek burmistrz. Chyba 18-latek może być. Bo są bardzo młodzi radni, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Nie może być prezydentem chyba i posłem. Tam musi mieć jakiś wiek skończony. Ale też nie jestem pewien, czy posłem. Tak czy inaczej, to od nas zależy. I cały ten mój rozgawor zmierzał właśnie do tego, żebyśmy pamiętali, jakie mamy marzenia i cele. I żeby do tych marzeń i celów, nie cel, tylko celów, mozolnie zmierzali. Moi drodzy, to tyle tej podstawowej mojej nawigi. Teraz mam jeszcze jeden temat. Muszę go rozwikłać. Otóż jest... Po ostatnich moich wypowiedziach ja dostaję czasami w komentarzach do... Ponieważ moje te transmisje, tak jak ta dzisiejsza, one lądują również na YouTubie, żeby było łatwiej je ściągnąć, czy też obejrzeć, żeby był lepszy do nich dostęp. Ale niektórzy tam piszą, niektórzy piszą na Facebooku, jeszcze inni w różnych miejscach i ja to czytam. Ja informuję, że ja czytam wszystko, naprawdę. Nie na wszystko reaguję, to musicie mi wybaczyć, bo po prostu nie daję rady. I niektórzy mają takie pytania, na które, szczerze mówiąc, nie lubię odpowiadać, bo to są pytania, na które nie ma właściwej odpowiedzi. Na przykład, skoro ja mówię, że jakiś gitarzysta jest dobry, to oni mi podsyłają innego gitarzystę, którego uważają za bardzo dobrego i powie, no powiedz, co o nim sądzisz. Czasem takim tonem, czyli lekko zaczepnym. Czasem nawet bardziej zaczepnym. Skoro jesteś taki mądrala, to powiedz, jak to, czy znasz tego? A czasem jest tylko tak, że
Mówisz tyle o tym gitarzyście, a znasz tego tak z troską w głosie. I zawsze w podtekście jest podsunięcie mi do zaopiniowania jakiegoś muzyka. I ja z tym mam problem. Z tym mam problem, bo we mnie, jak każdy, mam dwie półkule, nie? Jedna półkula to jest półkula pełna wyobraźni, otwarta na wszystko, co się w świecie dzieje. I to jest to miejsce, gdzie mieszkam, tolerancja, fascynacja różnorodnością. Także tym, że ktoś nieumiejący grać, gra. To jest dla mnie bezcenna wartość, że on gra, że on robi coś, co jest lepsze niż stanie z baseballem w bramie. A oczywiście mam drugą, bardzo pragmatyczną. Czy ten ktoś odniesie sukces? Czy to jest potrzebne na rynku? Czy to, co on wnosi do świata, na przykład muzyki, jeśli to jest mowa o gitarzyście muzyku, czy to jest komukolwiek potrzebne, czy się mnie podoba? I wtedy musiałbym wyrazić swoją opinię, która czasem, najczęściej niestety, jest rozczarowująca dla tego, kto zadaje mi pytanie. Ostatnio dostałem właśnie takie pytanie i ono świadczy o tym, że jest jednak pewna... Proszę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jest pewna różnica między byciem piłkarzem, a byciem kibicem piłkarskim. Piłkarz wie, czy da się dobiec do piłki i czy upadając da się nogę wyciągnąć tak, żeby ją jeszcze czubkiem palca trącić we właściwym kierunku. Piłkarz to wie, bo on wie, czy to wykona. Wie, ile pracy musiałby włożyć w to, żeby to wykonać. I wie, co musiałoby się stać, żeby drugi jego kolega dostrzegł ten manewr. To są sprawy wewnątrzpiłkarskie. Kibice i komentatorzy mówią, ale on beznadziejnie zagrał. I to jest wszystko, co wiedzą na ten temat. W muzyce jest dokładnie tak samo. Ostatnio, kiedy pokazałem tego Tima Hensona, który nie jest... To jest znakomity gitarzysta. Jak wspomniałem o nim, że to jest gitarzysta nowej generacji. To nie jest człowiek, którego muzykę chciałbym uprawiać, choć powiem szczerze, że ilekroć natykam się na nowe jego nagranie, to słucham, co on jeszcze wymyśli. Ponieważ to jest właściwie bliskie na dzień dzisiejszy absolutu. To jest o wiele trudniejsze pod każdym względem technicznym, pod względem rytmicznym, pod względem brzmieniowym, od wszystkiego, co zrobili ci najwięksi do tej pory, czyli Weiss, Satriani, Malmsteen i tam kto jeszcze, Tony McAlpine i tak dalej. I on się nie pyszni, że on jest wirtuozem poza zasięgiem innych. On mianowicie mówi, w ostatnim półtora godzinnym jego wywodzie, który zrobił na kanale YouTube'a Ulrika Beato, to jest taki człowiek, który świetnie prezentuje muzykę, naprawdę świetnie. Przy czym muzykę właśnie dla ludzi bardziej wtajemniczonych. Nie bawi się tam rankingami, listami przebojów, ale bawi się, zobaczcie, jakie riffy grają ci albo tamci, pokazuje, demonstruje je na gitarach i tak dalej. Zaprasza gości. Stinga, Pat Metheny, największych Red Hot Chili Peppers, i właśnie między innymi Tima Hensona. I pytał go ostatnio, bo to jest sprzed dwóch tygodni chyba, czy sprzed tygodnia. To jest regularny, co tydzień chyba nowy kanał, na kanale Ulrika Beato wchodzi nowy program. I on mówi, kim się inspirujesz? Czy miałeś jakichś takich przewodników stada? A on mówi, że od Groma. I zaczyna mówić, że na początku to był tam, nie wiem, Beatles, ktoś tam. Czyli właściwie początki wszyscy mieli te same. Potem Black Sabbath, Ritchie Blackmore. Potem zaczął się interesować tym bardziej i zaczął uprawiać technikę. Zobaczył Eddie Van Halena, oniemiał, że Eddie gra tym tappingiem, tymi technikami dwupalczastymi, że tak powiem. No potem Steve Vai, Joe Satriani, ci najwięksi. Po czym rzuca Guthrie, to jest teraz rzeczywiście kolejny taki ekwilibrysta gitarowy. O sprawności rzeczywiście na Paganiniego na gitarze. I nagle mówi Marcin. Okazuje się, że
On mówi, jest, Marcin jest fajny, bo on gra na akustycznej gitarze takie współczesne, nowoczesne flamenco. Chodziło o Marcina Patrzałka, tego Polaka, który podbił Amerykę w programie America Got Talent bodajże. I okazuje się, że on ich wszystkich słucha i jak widzi coś fascynującego, no bo jest takim gitarzystą technicznej sprawności niemal absolutnym, to jak widzi coś, czego sam nie znał lub czego do tej pory nie przepraktykował, to traktuje to jak każdy filmowiec, który zobaczył na filmie scenę, jakiej do tej pory sam nie wymyślił i zobaczył, że tak można. Że można wykonać taki ruch kamerą, że można tak oświetlić i tak dalej. Czyli traktuje to jako źródło do edukacji. Ponieważ jest piekielnie zdolnym muzykiem, jeśli chodzi o wyobraźnię, w określonym, bardzo specyficznym stylu, który w tej chwili jest tak silnym nurtem, że za rok, jeśli to się nie zatrzyma, to będzie tak silny nurt jak grunge w swoim czasie. I ktoś mi przesyła nagranie chłopaka, który gra po prostu najszybciej, a, bez przesady, gra bardzo szybko. I to ma być polemika z Timem Hensonem. Równie dobrze mógłby mi przedstawić malarza, który maluje portret na rynku Starego Miasta w Warszawie w 60 sekund. I powiedzieć, dobra, Da Vinci to Da Vinci, popatrz na tego. Są rzeczy nieporównywalne. Artysta to, gitarzysta to nie są palce. To jest tylko jeden ze środków, których on używa. To jest, są palce, to jest ucho, to jest wyobraźnia, to jest talent do tworzenia, do komponowania. To jest taki konglomerat zdarzeń, że właściwie historia pokazała, Peter Green grał ledwo na gitarze. Kurt Cobain grał ledwo na gitarze. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych gitarzystów świata. Dlaczego? Skoro tak słabo grał. Bo to, co zagrał, nie wymagało trudności technicznej. Wymagało konceptu na miarę rewolucji. Tak samo Hendrix, który zburzył cały świat gitarowy. Dzisiejsi gitarzyści grają od niego 1000 razy sprawniej, a jednak nie mogą mu dorównać, jeśli chodzi o ten przełom, jakiego on dokonał. Facet zrewolucjonizował muzykę. Ktoś, kto wtedy nie żył, nie wie, co on zrobił. To jest jednak wynalazek Oppenheimera. To jest bomba atomowa, to, co ten człowiek stworzył. Od tamtej pory muzyka wyglądała inaczej. Warto słuchać wywiadów, czytać wywiady ze znanymi artystami, których się podziwia. Oni wam powiedzą, skąd oni brali swoje źródła. Roger Waters ostatnio w jakimś wywiadzie na pytanie, co zmieniło jego punkt widzenia na temat muzyki, powiedział: jechaliśmy samochodem i w samochodzie usłyszeliśmy, jak zaprezentowali Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Myśmy po prostu nie wiedzieli, że tak można grać, jak usłyszeliśmy te bębny, że tam gra orkiestra, że tam orkiestra Denta gra, że są jakieś chóry, gwizdy. Niesamowite, oni przecież wymienili muzykę na nową, zupełnie nowa muzyka się pojawiła. Myśmy zaczęli od tego momentu myśleć o muzyce. Mój nigdy bym utworu Money nie skomponował, gdyby nie to. Na tym polega progres. Nie na tym, kto szybciej, śmielej, nie wiem, użył więcej efektów. Więc jeśli mnie pytacie, to liczcie się z tym, że nie odpowiem z grzeczności, bo nie chcę was ranić. Jeśli lubicie jakiegoś gitarzystę, po co mam wam napisać, że on jest do dupy? Albo że według mnie jest do dupy, to wtedy powiecie, ten hołdys jest chuje, warto się na niczym nie zna. Lepiej, jeśli sami będziecie dociekali, czy on jest wam potrzebny, czy nie. Jak będzie wam potrzebny i oprócz was będzie potrzebny jeszcze 2, 3, 10, 100 ludzi, 10 tysiącom, to na jego koncert przyjdzie stadion któregoś dnia. Tak, będzie bardzo potrzebny. Bo na tym polega świat sztuki, że jedni są potrzebni, a inni mniej. I z tego świata sztuki płynie też informacja, że jeśli Zenek jest potrzebny i Disco Polo jest potrzebne, to znaczy, że jest okej. Jacyś ludzie się cieszą, kiedy to słyszą. I nie naszą rolą jest tępić tych ludzi, gardzić nimi i tych artystów wyganiać ze sceny. Naszą rolą jest wywierać presję na media, które od nas zależą, żeby dostarczały nam naszych, tych właśnie szybkich gitarzystów, czy innych gitarzystów, czy muzyki, która nas interesuje. Bo potem się dzieją rzeczy zaskakujące. Muzyka dzisiejsza w Polsce wygląda tak, jak powiedziałem, jak w latach 60., 70. A potem przyszedł rok 80., eksplodował Manam, Perfect, Republika, potem TSA.
Mógłbym wymieniać te zespoły, bo przecież i Turbo się pojawiło. I wiele jeszcze innych kapel, Lechu Janerka. Zmietliśmy ich wszystkich. Tych, którzy wcześniej byli grali tak jak właśnie ta dzisiejsza muzyka, to disco polo jakieś. Więc musimy wywierać presję. I to wszystko, co miałem do tej pory do opowiedzenia o tym, co mnie nurtowało w ostatnich 24 godzinach. Tradycyjnie mamy jeszcze 15 minut, więc jeśli ktoś ma coś do mnie, jakieś pytanie, to odpowiem. Ja jeszcze muszę odpowiedzieć jednej pani, która tutaj zadała mi pytanie, a ja nie odpowiedziałem i mam wrażenie, że no to już mi się przewinęło tak, że już tego nie znajdę teraz, dopiero później. Pani Weller czy Waller czy coś takiego zasygnalizowała, że ja banuję na Twitterze za nic. Ja bym chciał, żebyś mi podała taki przykład i mówię teraz dlaczego. Bo nigdy nie zbanowałem za nic. Nigdy. Mało tego, istnieje taki adres mailowy, który co jakiś czas podaje, że jeżeli ktoś uważa, że zbanowałem go niesłusznie, niech do mnie na ten adres napisze. Ten adres mailowy jest bardzo prosty. Zdejmij mi bana. @gmail.com. Zdejmij mi bana. To wszystko. Do mnie napisać i uwaga. Za pierwszym razem nie pytam, za co bana dostał, kim jest. Tylko go odbanowuję, bo widzę, że mu zależy na tym, żeby mnie śledzić. Jeśli go złapię drugi raz, to go banuję dożywotnio. Mam taką możliwość. I tyle. Nie zdarza mi się, żebym banował za nic. To znaczy, że ten ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego według niego dowcipny, czy według niego dociekliwy, czy według niego żartobliwy tekst jest na przykład antysemicki, kurwa, seksistowski i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie zdaje z tego sprawy. A ja nie mam czasu na wychowywanie ludzi. Myślę sobie, jeżeli w nim to drzemie, to znaczy, że on się tym posługuje na co dzień. On to zrobi za chwilę komuś innemu, jeszcze raz i tak dalej. Dlaczego ja mam z tym mieć do czynienia? Ja tu jestem, żeby mieć spokój. Tak to z grubsza wygląda. Więc jeśli macie do mnie jakieś pytania, oczywiście powiem wam otwarcie, że w moim planie było coś takiego, żeby poprosić tych, którzy mnie słuchają, żeby mi przysyłali nagrania do oceny, ale swoje. Ja to praktykowałem, zapraszałem amatorskie zespoły, amatorskich wykonawców do MTV. Ludzie byli przejęci, zszokowani. Otóż, jeżeli coś jest złe, a ludziom bardzo zależy i zadają jakieś rozsądne w formie pytania, że potrzebują porady, czy to ma sens, czy nie ma sensu, to ja im odpowiadam na miarę swoich możliwości, na miarę swoich kompetencji. Wiecie, ja też nie jestem człowiekiem, który wszystko wie. Nie ma takiego. W świecie sztuki nikt nie wie. Nie chcę mi się już podawać tych przykładów, ale Nirvana pierwszą płytę musiała wydać sama, bo przecież odrzuciły ją wszystkie wytwórnie. A dopiero jak ta wydana przez Sub Pop, przez wytwórnię mieszczącą się u kumpla w garażu, pierwsza płyta i utwór Smells Like Teen Spirit osiągnęły sukces, to David Geffen z wytwórni Geffen Records natychmiast ich przejął i zrobił huragan na całą Amerykę. Beatles byli odrzucani na początku. Z tym, że oni nie grali własnego repertuaru. Przypadkowo koleś ich odkrył w klubie i zapytał w sklepie, czy płyty mają tacy ludzie, czy nie. Więc to jest bardzo trudne, ale ja mogę powiedzieć na miarę swoich możliwości, typu ta muzyka jest archaiczna i w tej chwili nie żre. Mogę powiedzieć, musicie nastroić gitary, koledzy. To jest dosyć częste zjawisko. Mimo wszystko kupcie sobie metronom, bo w muzyce, kiedy muzyk gra i zespół gra i perkusista słabnie kondycyjnie i zwalnia, to ludzie też umierają po prostu, osłabiają. Że kompozycja jest wtórna albo jest plagiatem, a z czego mogą sobie nie zdawać sprawy, to nie jest wtedy złośliwa uwaga. To się zdarza. Mogę udzielić tego typu wskazówek, mogę powiedzieć, że wokalista niech nie śpiewa jednej nuty, bo po prostu jego głos już tam nie sięga i
to się skończy katastrofą i tak dalej. No są pewne takie możliwości. Jeżeli ktoś jednak uważa, że warto, żebym zasygnalizował swoją opinię o jakimś nagraniu, to zawsze można mi wysłać. I spróbuję. Jeśli będzie bardzo źle, to napiszę, daj mi spokój, wiesz, nie bardzo mogę. Coś wymyślę, no na pewno nie obcasowego, jak teraz mi wyszło, niestety. Nie widzę, żeby ktokolwiek chciał cokolwiek się dowiedzieć. Tak, zdejmij mi bana. Nie Google, tylko Gmail. Małgosiu. Gmail. Gmail.com. Czy Anna Jantar byłaby dzisiaj gwiazdą? Nie potrafię powiedzieć. Anna śpiewała bardzo dobrze. Prywatnie wam powiem, że śpiewała bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Ale to jest ten rodzaj muzyki, który w Polsce nadal egzystuje, czego dowodem były wczorajsze występy artystek. Czyli to jest piosenka taka. To piosenka, polska piosenka. Najważniejszy, pierwszy krok. To są piosenki tego typu. Ona śpiewała bardzo fajnie piosenki Olivia Newton-John. Takie idące w stronę Barbry Streisand trochę. Czy akceptuje pan zaczepki na ulicy typu lubi pana muzyk? Nie zrozumiałem, czy mnie lubi jakiś muzyk? Nie bardzo rozumiem. Dziennikarze mają jeden kłopot, jeśli chodzi o cenę muzyki, bo czasami w waszych pytaniach pojawiają się takie pytania, które pobrzmiewają dziennikarsko, to znaczy, albo oceny, typu no, hołdys, prawda, ja powiem o sobie, bo to najlepszy przykład jest. Hołdys zaczął w wieku 30 lat, załapał się na muzykę rockową, wcześniej grał w restauracjach, czy coś takiego, no to nie jest istotne. Tak, rzeczywiście grałem wcześniej w restauracjach, żeby przeżyć. Dzięki temu kupiłem mieszkanie i gitarę, na której mogłem grać swoje rzeczy. Ale ludzie nie wiedzą o tym, że ja jako 16-latek grałem w Kwiatach Warszawy, w hipisowskich zespołach. Potem grałem w zespole Dzikie Dziecko, który miał właściwie zakaz grania w całej Polsce. Tu mi właśnie Romek Lipko pomógł, biorąc nas jako support przed koncerty Budki Suflera. I teraz, ale nie o to chodzi. I oni utożsamiają muzykę i sukces muzyczny z jakąś kwestią ideologiczną. I że to jest, że nie wiem, ci to są rebelia, ci się pod rebelię podszywali, albo ci to są tacy, siacy, owacy. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda próba zespołu. I o czym tak naprawdę? Co się tam dzieje? Grzegorz Zelkowski, od razu odpowiem, bo cię widzę, a potem mi uciekniesz. Z Fagleckim mam bardzo dobre stosunki, w każdej chwili mogę do niego zadzwonić i poprosić go o to, żebyśmy zagrali, albo on, albo gdzieś tam dzwonią, żebyśmy razem wystąpili. Jak wiem, że on gra, to wtedy jestem w stanie pojechać, co się zdarzyło chyba dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat. Także rzadko to robię. Teraz przechodzę do tematu. Otóż w zespole muzycznym takim jak mój, każdy, z którym grałem, od Kwiatów Warszawy począwszy do, nie wiem, Plugawy Anonim czy cokolwiek innego, w ogóle się o ideologii jako takiej nie rozmawia, tylko się rozmawia o muzyce. Weź pierdolnij G na 2 i w takcie, wiesz, wyprzeć o 16. O tym rozmawiamy. Weź podciągnij strunę troszkę niżej, żeby to trochę dysonansem zabrzmiało. Rozmawiamy o muzycznych sprawach. Rozmawiamy o tym, omiń uderzenie na raz, zagraj backbeat bez bębna taktowego. Czyli mówimy o terminach takich, jakby rozmawiał chirurg. Weź przesuń ślepą kiszkę w lewo, bo nie mogę się dostać tutaj do trzustki, czy coś w tym stylu.
O tym rozmawiamy. Rozmawiamy o formie muzycznej. Tak, używamy czasem takich słów typu pierdolnie, kurwa, jak z armaty. Ale cały czas chodzi o to, że my mówimy o muzyce. Tekst jest jednym z elementów piosenki, ale dla zespołu muzycznego najważniejsza jest muzyka, bo przecież gdyby to był tekst, to byśmy recytowali te teksty. Stałbym na scenie i je recytował. Poprosiłem Bogdana, żeby mi napisał tą biografię i powiedział, miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat i tak dalej. Mówiłbym to, ale kiedy wymyślamy dźwięki, to one, wy nucicie melodię głównie. Jak słyszycie jakiś utwór, który wam się podoba, to go nucicie. Co jest najlepszym dowodem na to, że na słuszność tej mojej tezy, że jak angielskie utwory lecą, czy amerykańskie, to często nie znacie tekstu, a nucicie melodię, bo was tekst nie obchodzi. Was interesuje na pewno charakter wykonawcy, czy on jest gogusiem, czy on jest dzikim człowiekiem, czy on należy, jest raperem, hip-hopowcem, prawdziwym z krwi i kości, czy też udaje rapera i rapuje, a naprawdę to jest Januszem Józefowiczem. Wiecie, to są jakieś takie kryteria poboczne, ale w zespole muzycznym muzyka jest najistotniejsza, kompozycja. Czy Beethoven był prawakiem, czy lewakiem? No zadać pytanie. Lennon, czy był lewakiem i prawakiem, jak zakładali The Beatles? On potem zaczął mieć poglądy, ujawniać je, ale kiedy się tworzy utwór She Loves You, to jest o miłości piosenka. Ja zawsze to mówię, że chcemy być sobą, co dostali w opinii w moim felietonie moi patroni. Że ja byłem wtedy człowiekiem, który lubował się w graniu kwint na gitarze. Ja mam gitary teraz wyjęte, bym wam pokazał, to jest bardzo prosta rzecz. I one mają pewien charakterystyczny sznyt. Powodują, że rzeczywiście na tym można bardzo dużo rzeczy wymyśleć i stworzyć. I wykonać. Ja bawiąc się tymi kwintami, nagle zobaczyłem, że jest jakaś progresja, którą uchwyciłem, zapamiętałem ją i zacząłem do niej śpiewać i tak powstała piosenka Chcemy być sobą. W ogóle nie wiedziałem, o czym ona jest. Wiedziałem w duchu, że ona jest nostalgiczna lekko, że ona jest, tam są jakieś emocje. Ale wiedziałem, jaki rytm, wszystko, to wiedziałem, tym się zajmowałem. Nie miałem refrenu. I dopiero chwilę później, nagle, grając ją po raz kolejny, uderzyłem akord, powiedziałem, za chwilę musi się to stać, musi być jakiś refren, jakiś bridge, czyli jakaś część łącząca, cokolwiek. I zagrałem akord i krzyknąłem, chciałbym być sobą, bo ja wcześniej brałem udział w psychoterapiach. I tam o to chodziło, żeby pogmerać sobie, dowiedzieć się, co w nas jest zakłócone, że mamy kłopoty z byciem sobą. I to być może pomogło, ale to nie była ideologia, że ja zrobię piosenkę, która będzie później śpiewana jako chciałbym być sobą, bo jeszcze wtedy w ogóle takiej myśli nie było. To ludzie sami zaczęli śpiewać, nie my chcemy być sobą, nam się to bardzo spodobało. Więc tu nie ma ideologii, my mówimy o muzyce. Punkt wyjścia jest muzyka. Jeżeli artysta jest myślący, przejmuje się sprawami, które go otaczają, zaczyna śpiewać o tym, co go otacza. Jeśli go nie otacza nic, to śpiewa, bo te oczy zielone, zielone, bo go oczy otaczają, bo o to tylko chodzi, żeby się działo na parkiecie tekst, seks, taniec, dziewczyna, tyłek, facet, BMK i tak dalej. Są ludzie tacy, nie śpiewają o tym. Ja nie bardzo mogę o tym śpiewać. Gdzieś we mnie, jeżeli o miłości, to ja sobie tą miłość od razu wyobrażam. Gdzieś sobie wyobrażam bogactwo, które jest dla mnie niedostępne. Oczywiście nie mogę pisać, że jestem biedny, bo nikt w to nie uwierzy, więc to by było bardzo nieszczere i tak dalej, ale ja wiem, o co chodzi. Kiedyś Andrzej Mogilnicki mi napisał jakiś tekst, w którym miałem udawać zawiadowcę stacji. Powiedziałem, no czyś ty, kurwa, zwariował, no jak, ja? Wiedział, że kiedyś wysiedliśmy z pociągu, bo nas wyrzucili, bo jechaliśmy na gapę w Działdowie i się kładłem na szynach, jak Indianin, nie nasłuchiwałem pociągu i zawiadowca mnie przegonił. Ja mam być takim zawiadowcą, dajże spokój. Cześć, Jacek Żółkowski, mój koleżka z podwórka. Kochani, mamy ostatnie minuty, sekundy. Pytanie, czy mógłbym zmienić czas nadawania audycji? No nie bardzo, bo jest wiele konfliktów, ale ta niedziela mi odpowiada, dlatego że w niedzielę muszę wysyłać felietony o godzinie 8 i na świeżo po tych felietonach o godzinie 9, czyli 21, chciałbym móc o nich porozmawiać z ludźmi, żeby wiedzieli, o czym jest mowa.
żeby dogłębniej to zanalizować, może mają jakieś uwagi czy spostrzeżenia, mądrzejsze od moich. Z chęcią je przyjmę i wysłucham. Mogę Was od razu zapewnić, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli małą zmyłkę. 8 w niedzielę. Ja to zamieszczę wtedy linka do tego, ale spotkamy się o godzinie 21 na antenie Antyradia. Na antenie Antyradia będę gościem Krzysztofa Dowgirda, czyli Krzysztofa, który prowadzi audycję, nie wiem czy pod taką nazwą, ale on używa tego terminu, Krzysztof Alkoholik, czyli ludzie mający problem alkoholowy, dramat alkoholowy, nie pijaczki zwykłe, banalne, tylko ludzie, którzy naprawdę chcą się wyrwać ze szponów nałogu. Oni dzwonią do niego, on im udziela pomocy duchowej. Prowadzi tę audycję od 10 czy iluś lat. One są bardzo cenione, lubiane. Postanowił mnie zaprosić, żeby pogadać o muzyce. Więc będę o 21 za tydzień w Antyradio jednym gościem. Wieczorne rozmowy się nazywa program, bo Krzysztof się odezwał i teraz mi się wyświetlił. Nie wiem, co się stało z zespołem Krzak. Wiem, że wpada tutaj do mnie Janek Błędowski, który grał na skrzypcach w tym zespole i chyba oni istnieją formalnie. Nigdy się nie rozwiązali, po prostu schodzą się i rozchodzą. Leszek Winder jest na Facebooku, bardzo aktywną prowadzi działalność z muzykami śląskimi, z Józkiem Skrzekiem, z bardzo wieloma muzykami. Oni nazywają się Śląska Grupa Bluesowa i nie tylko dwie, nie tylko on tam gra, tam jest bardzo wielu muzyków, chyba z 15 śląskich muzyków. Mirek Zepa, który tutaj bywa też. Oni tam się gromadzą, grają w różnych miejscach, jeżdżą w trasy koncertowe. Czasem przypominają w składzie coś, co było Krzakiem. Czasem może się spotykają jako Krzak, tego nie wiem, ale to Leszek Winder. Jeżeli znasz ten zespół, to na pewno znasz to nazwisko. Zajrzysz, możesz się go zapytać, co się dzieje. On będzie lepszym źródłem informacji. Ewa Staszewska. Tworzenie muzyki jest czymś fascynującym, dostępnym tylko dla szczególnych wybrańców. Zazdroszczę im tej niezwykłej umiejętności. Widzisz, napisałaś bardzo ważną rzecz. Tworzenie muzyki to jednak jest dar. Amerykanie nie używają słowa talent. Używają słowa gift. Że ktoś został obdarowany czymś, co się dzieje poza jego wysiłkiem w jakimś sensie. I to w każdej dziedzinie się zdarza. W każdej, uwierzcie mi. Są ludzie, nie wiem, stolarze, którzy patrzą na kawałek drewna i już wiedzą, co z niego zrobią. A ja kurwa nie. Ja wprawdzie zbudowałem szafę własnoręcznie, piłą, deskami i tak dalej, która jest bardzo fajna. Zrobiłem parę rzeczy, ale ja nie umiem. Synowie naprawiają u nas przedmioty w domu. Nie wiem, jak się coś zjebie, jakaś pralka czy coś, to oni najpierw w piersi nurkują. Ja do tego w ogóle nie mam głowy, do spraw technicznych. Wiem, że są ludzie, którzy mają genialny dar do wyczucia smaku. Dostają danie i mówią imbir. Brakuje imbiru. Skąd on taką myśl ma, że mu imbiru brakuje? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Dodaj imbiru i łyżeczkę sojowego sosu. Okazuje się, że wiedzą to, że mają w głowie zakodowane te wszystkie informacje, pamięć i wyobraźnię, co z tego powstanie. To jest ten moment, który jest taki szalenie fascynujący. W muzyce jest wiele poziomów. Można Marek Chmurski, jak wysłuchasz tego mojego dzisiejszego live'a, to ja mówiłem o tym. Otóż z muzyką ten proces się dzieje poza moją świadomością. Świadomość się włącza w momencie, kiedy trzeba ocenić to, co robię. Czyli ja robię coś i myślę, to jest do dupy. To mówię w większości wypadków, żeby była jasność. Beznadziejne, kurwa, to już było, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja miałem, kiedyś to gdzieś opowiadałem, to może to opowiem. Jak ja zacząłem być muzykiem? Z bezczelności.
taka cecha, która jest bardzo potrzebna, bo żeby wyjść na scenę, to trzeba być śmiałkiem. Nie głupkiem, ale śmiałkiem. Byłem w drugiej klasie szkoły podstawowej. Pamiętam, bo to była moja pierwsza akademia szkolna w podstawówce na ulicy Ogrodowej. Nauczycielka, nie mówiąc o co chodzi, zadała pytanie: dzieci, kto z was umie grać na pianinie? I ja, jak idiota, podniosłem rękę do góry. Myśmy w domu mieli pianino. Parę razy w życiu plumknąłem w nie, ale nigdy niczego nie grałem, bo to było pianino mojej żony. Mojej siostry starszej, przepraszam. Żony jeszcze wtedy nie miałem, miałem 8 lat. I moja siostra ćwiczyła, no, przygotowała się na bycie wybitną pianistką. Rzuciła, mając lat 18, gry na pianinie, ale ja nie miałem dostępu do tego pianina. Tymczasem powiedziałem, że gram. Chciałem błysnąć. Byłem przekonany pewnie w podświadomości, że ktoś mnie przebije i powie, ja też gram i padnie na niego. Ale nauczycielka powiedziała: tak, to dobrze. To na sobotę przygotuj krakowiaka. I na tym się skończyła, że tak powiem, moja pyszałkowatość. Wróciłem do domu. To był wtorek bądź środa. I byłem po prostu zdruzgotany. Jak, kurwa, krakowiaka? Przecież ja nie umiem grać. Moja mama umiała grać na pianinie. Więc te geny muzyczne skądś tam też się wzięły. Ojciec mój pogrywał na gitarze ballady lwowskie i partyzanckie z AK. I jak matka przyszła, to ja jej powiedziałem, że mam kłopot, a ona się uśmiechnęła, bo ona już wiedziała, gdyż jakimś sposobem nauczycielka do niej dotarła. Nie mieliśmy telefonów, nie wiem, czy się spotkały gdzieś w przelocie, czy coś. I powiedziała, że coś takiego się zdarzyło. I matka wiedziała, że ja się wtarabaniłem przez swoją głupotę. I powiedziała: no dobrze, to siadaj do pianina i nauczę cię. Lewa ręka. I zacząłem to mozolnie ćwiczyć. Miałem 3 dni, środa, czwartek, piątek. W sobotę miałem zagrać. Wcześniej rano przyjść, zagrać, bo inne dzieci miały to zatańczyć. Cała klasa przebrana w stroje krakowiaków i krakowianek. Gdybym się nie nauczył, to bym po prostu się spalił ze wstydu w tej szkole. I się nauczyłem. Bałem się jak diabli, że się pomylę, bo dla mnie to była czarna magia. Klawisze na szczęście są oznaczone, są 3 czarne, 2 czarne, 3 czarne, 2 czarne. To jest jakaś logika, która pozwala mi, skoro matka powiedziała, uderzasz w te przed tymi 2 czarnymi i w ten między 2 pierwszymi czarnymi. Te 2, dobrze, to ja już wiem. I tego się trzymałem. I kiedy się stałem muzykiem, bo to nie, to mogłem się stać co najwyżej klezmerem, artystą, który by się posługiwał Casio właśnie, albo nie wiem, jakimś oszustem. Zacząłem to grać na tej szkolnej akademii. Dzieci zaczęły tańczyć w kółko tego krakowiaka. Jeden był za lajkonika przebrany. Wiecie, 8-latki. Ja to gram i zagrałem to raz, zagrałem drugi raz tego krakowiaka, bo to jest krótki kawałek melodii, tam nic się wielkiego nie dzieje. I patrzę w bok, one tańczą, a nauczycielka, ja już chcę skończyć, bo widzę, że w kółko powtarzam jak zacięta płyta ten sam kawałek, a ona mi pokazuje, żebym jeszcze grał. Bo ona była dumna, że dzieci wirują, prawda, i tego krakowiaczka tam skończą. I ja zacząłem grać i zrobiłem tak. To była moja kreacja. Zrobiłem coś, czego nikt mnie nie nauczył. Instynkt mi powiedział, w które klawisze trafić. Wiedziałem, że mam pewne klawisze, na które jak trafię, to nie będzie skandalu, nie będzie fałszu. Tylko że oktawę wyżej. No i tak się stało. I uważam, że to jest moment przełomowy. Że włączyła się moja wyobraźnia,
która potem decydowała o powodzeniu wielu moich piosenek. Mianowicie: witaj, Januszu Stolarzu, witaj, kochany. To jest kapitan. Znowu na oceanie, czy w Holandii, czy gdzieś tam. Prowadzi. Ja jadę samochodem, a on prowadzi statek wielki handlowy z kontenerami. Chodzi o to, że jednym z ważniejszych aspektów w tworzeniu muzyki jest zdanie sobie sprawy z tego, czy to, co robimy, jest atrakcyjne. Nie dla nas. Bo dla nas to wiecie. Wszystko może być piękne, kurwa, i będę grał w kółko w 2 godziny i będę twierdził, że to jest najlepsza rzecz na świecie, a ludzie dawno nas wymiotują. Nie. Trzeba mieć świadomość tego, że to, co robię, właśnie przestaje być atrakcyjne, że się powtarzam. Nawet jeżeli tą gadkę mówię, to mam świadomość, że już ją kiedyś komuś mówiłem, może komuś z was. Ale to mi musicie wybaczyć, bo się nie da całego życia opowiadać bez powtórek. Otóż wtedy rozpoczyna się ten proces, że skoro robię pierwszą zwrotkę, to w drugiej mówię, weź dodaj jedno uderzenie. I gitarze, weź podnieś oktawę wyżej, zrób coś. Dobra, a teraz przestań grać na basie. Niech to żyje, niech to się zmienia, niech to będzie cały czas ciekawe. I to była siła tych wszystkich utworów, które się ludziom podobały. Właśnie, że one cały czas rosły, 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 zmieniały się, wycofywały, rosły i tak dalej. Nie było w kółko zaciętej płyty, powtarzanej tej samej frazy. Co jest w dzisiejszej muzyce pop, że jak ktoś zaprogramuje komputer, odpuści Pro Toolsa, sekwenser audiotuna do śpiewania, to właściwie może tylko BBB zrobić, odpalić i to samo będzie dalej grać. Także tak to wygląda z grubsza. I do tego to jest ten talent, który moim zdaniem jest, to jest ten dar, który się ma, że człowiek, a to co robię, kurde, jest inne niż wszystko i jest ciekawe. I ja to muszę uratować. I muszę dodać do tego jeszcze tego imbiru, trochę pogłosu. Tutaj bębny nie zagrają, tu zagrają. I zaczynamy się tym bawić, jakbyśmy puzzle układali. I na końcu powstaje utwór zamknięty. To jest proces, który w ogóle jest najpiękniejszym procesem. Na próbach czy w studio budowanie utworu od podstaw. Autorzy tekstów mają ten jeszcze element, że jeśli mają odpowiedni flow, to są w stanie usiąść i napisać tekst po prostu w ciągu kwadransa. Bardzo skomplikowany tekst. Tak podobno Kasia Nosowska pisze, że jak ją dopadnie, to... Ja miewam takie olśnienia, ale bardzo rzadko. Bo chcę być sobą, tak powstało w paręnaście minut. Ale generalnie to jednak chodzę, męczę się z jakimś słowem, szukam zdania, wyrzucam i tak dalej. Tutaj mam dar oceny, ale nie mam daru no tego, co się nazywa strumień świadomości, tak? Czyli że z głowy wylatują myśli i one się układają od razu w gotowe zdania i w treść. Dobra, zagadałem was. Marek Przybyłek, będziemy się żegnać, sobie pozwolę, tam bla bla, cześć, cześć, nie bla bla, tylko oczywiście oby spotkań z nami było jak najwięcej. Na razie będziemy się spotykali co tydzień. Mam nadzieję, że no, że tak, no, że to się będzie jakoś rozwijać. Na film Get Back, tak. No wiecie, właśnie to jest gmeranie w muzyce, ale to ja mówię, to jest... Mam przyjaciół chirurgów z klubu medyków, byłych lekarzy, którzy do chirurgii podchodzili właśnie z takimi emocjami, że oto jest człowiek i w nim jest życie. I oni to życie muszą ocalić całkiem albo ułatwić w przyszłości, jeśli naprawią to czy tamto. I potem, wiedząc o tym, że to jest ten człowiek, oni nie pytali, czy to jest człowiek prawy, czy nieprawy, szlachetny, czy nie, lewak, prawak, homoseksualista, w ogóle ich to nie obchodziło. Oni patrzyli, zmierz tutaj ciśnienie, podaj tampon, podaj to, podaj tamto i konstruowali sobie sytuację, czasem ich coś zaskakiwało, czasami naprawdę mocnego, że jak jakiś narząd był nie w tym miejscu, w którym powinien być, dostęp do niego utrudniony, musieli improwizować tak jak my na gitarze. Oto jest kłopot, pękła mi struna, co kurwa dalej zrobić? To trzeba wyjść z tej sytuacji. W każdej dziedzinie życia tak jest. W każdej dziedzinie. Ja się teraz, rozmawiając z wami, tak ratuję, improwizując całą gadkę. Przecież ja nie mam spisane, ja jej nie czytam z kartki. Mirek Rzepa, jego zapytajcie, ktoś, kto pytał,
co się dzieje z zespołem Krzak, bo on jest bliżej, on jest ze Śląska, Indianin. Jolanta Moczadłowska maluje, tworzy plastyczne dzieła rzeczywiście. Dobra, kochani, jest 13 po. Mirek brał udział w nagraniu płyty Itching, kto wie, że tam właściwie się unosiła w powietrzu jakaś tajemnicza chmura. Ewa, to może dobrze, nie każdy musi być... Wiesz co, ty mówisz, że zażarło przy sztalugach, pędzlach, papierze lub płótnie twój talent. Powiem ci coś, taką ciekawostkę. Ja bardzo często mówię o tym, że mi brakuje jakiegoś talentu. Brakuje mi miliona talentów. Właśnie brakuje mi talentu graficznego. Ja nie mam wyczucia perspektywy, nie umiem malować, nie umiem rysować. Przeklinam, bo w mojej głowie są obrazy. Ja sobie je tworzę, wyobrażam. A potem się okazuje, że nie mogę w żaden sposób ich narysować. Zamierzam na WOŚP wystawić swój rysunek. Myślę o nim. Będę musiał usiąść chyba jutro, pojutrze i go narysować w końcu. Ale w każdym razie nie umiem rysować i jak mówię do swoich znajomych, którzy są malarzami, jak Janek Wołek, który cudowne malarze, pejzaże maluje, czy Heniek Sawka, który cudowne żarty rysuje od ręki, czy Andrzej Mleczko, który też rysuje w sekundę po prostu żart gotowy. Ja mówię, kurwa, jak ja wam zazdroszczę, oni wtedy mi mówią, jak ja bym chciał grać na gitarze, co jest o tyle kłamliwe, że Wołek gra i Heniek Sawka też gra i to bardzo fajnie grają. Ale daj nam trochę naszego talentu, wiesz, sam sobie rób swoje. I rzeczywiście, no, natura nam daje jakiś talent, innego nam nie daje. Ten inny daje innemu człowiekowi, dzięki temu wszyscy jesteśmy potrzebni w mniejszym lub większym stopniu. Najgorzej jest, jak się zabieramy za rzeczy, do których nie mamy talentu, a udajemy, że mamy lub myślimy, że mamy lub nam inni mówią, że mamy. To jest dopiero zwodnicze. To politycy wszyscy jadą. Powiedzcie politykowi, że się na czymś nie zna. To zobaczycie, co się stanie. Moi drodzy, dopłynęliśmy do końca. Janusz Stolosz właśnie napisał o tym, że mu struna pęka czasem na okręcie. Rozumiem, że linami jakimiś masz poprzypinane te kontenery albo coś innego. Trzymajcie się. Dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Przypominam, jeżeli będziecie pamiętali, o 21 na antenie Antyradia u Krzysztofa w wieczornych rozmowach. A potem po godzinie przeniesiemy się do mnie i obrobimy dupę całemu światu. Bo te moje felietony, o czym mało kto pamięta, mają właśnie tytuł Wojna z całym światem. Wszystko naprawiamy, co tylko nam się nawinie po ręce. Salutare. Dziękuję wam bardzo i trzymajcie się mocno w zdrowiu. I cały rok niech wam płynie, Bartko, i ciekawie.